Jesteśmy. Co? Gdzie? Jesteśmy. Bardziej od korony się boję tego, że złapię zwykłe przeziębienie i grypę i będę potrzebował antybiotyków i to będzie oznaczało, że musiał pójść do przychodni, do lekarza, do apteki i tam spotkam naprawdę chorych ludzi. Nie boisz się, że coś złamiesz? Złamiesz nogę na przykład. No nie, to by było w ogóle, to nie, nie wchodzi w grę. Jakbyś... Ja dla bezpieczeństwa saneczkuję wszędzie. Kurwa, dla bezpieczeństwa trzymam nożyczki za ostrze, a nie za ten... żeby nie upaść na nożyczki. No, takie nożyczki jak do ten, na pracę technikę, takie plastikowe, tak. Zaokrąglone u góry. Tak, takie co wycinają w trójkąty. Nóż plastikowy. Oh wow. Ja na kartką papieru mięso na przykład. Cześć, czat. Siema Kubo, czy z zakonu Ori też cię wyjebali, czy tylko z DS? Wszystkiego mnie wyjebali. Ale Zuza nie ma żony z wyboru.
jakbyście chcieli wiedzieć. No. Ten ekran na ciebie na czerwono świeci. Wiem. Masz japę czerwono. Ja jestem zdrowy, żeby nie było, to nie jest... Aha. Jestem zdrowy, to jest tylko czerwony ekran. Zagramy sobie w Ori, jak widzicie. Zagramy sobie od początku, żeby nie było żadnych spoilerów, żeby ktoś się nie czuł poszkodowany. Pokaż mi ostatniego bossa. Albo pokażę wam ostatniego bossa wcześniej. No za te 5 minut. Ty grasz po angielsku, nie? No wyobraź sobie. Bo u nas jest polska wersja i jestem ciekaw... Jak Ori przetłumaczyli? Orisław. 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 Tak, ale bo jestem ciekaw, bo jak są te wstawki, że ten głos mówi bro, 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 nie? To są po angielsku też, tak. Stało, to ta czcionka nie pasuje wizualnie, stylistycznie do reszty oprawy. Okay. Jestem ciekaw, czy dlatego, że po prostu jest polska czcionka zamieniona, żeby były polskie znaki, czy w oryginale też jest taka brzydka czcionka. Zobaczymy pewnie zaraz. Pewnie zaraz zobaczymy. Ui! Nie mam double jumpa, nie mam triple jumpa. Ja znalazłem takiego skurczyłyka, który chciał mi sprzedać triple jumpa, ale za tyle siana, że głowa boli. No. Morion, Oridżej. Triple jump nie jest potrzebny, nie? W tej grze. W sensie to jest coś, co może zrobić znaczy dodatkowo, żeby było łatwiej. Tak samo jak przyklejanie się do ścian. Też możesz bez tego grać. Jest dużo łatwiej te znajdźki szukać z triple jumpem. Po prostu masz ten margines błędu, który możesz zrobić. Ciekawe, ile można mieć maksymalnie tych kamyczków. Trzy chyba strzelam, nie widziałem jeszcze. Czy jest 60 klatek? Co? Jest. Nie, już. Nie, spoiler, można mieć więcej. Tylko jestem ciekaw, ile więcej. Spoiler. Patrz na czcionkę tartak. No bo wy mi mówicie trzy, a ja wam mówię, że no nie. Okej, u nas jest taka sama czcionka, bo ona nie pasuje tutaj do tego. Taka ale z takim jest... jakimś takim czymś, taką animacją z tyłu też? Tak. To wszystko to jest. Tylko okay. Czcionka jest taka zwykła. Taki wygląda jak jakiś zwykły Arial, po prostu nie pasuje. Hej Gaw. Hej Baronowa. Dzieciaczek pyta, czy jest 60 klatek. Jest. Ja też miałem wczoraj to pytanie, bo mam wrażenie, że w czasie tego wstępu, tego prologu, raz mi spadało do 10, do 20 klatek, a potem znowu do 60, kiedy grałem. Okay. I miałem wrażenie, że to był taki zabieg stylistyczny, że kiedy ty grasz, to masz 60, żebyś czuł płynność, a potem jak spadało do 30, to dlatego, że to był ten... Animacja. Że to była animacja, że to była kascenka, żeby się wpisywało, ale u ciebie nie widzę tego spowolnienia. To nie wiem, z czego to wynikało u mnie. Poink. No przecież ta sówka jest absolutnie przerozkoszna. To jest wszystko tak switaśne. Ta muzyka po prostu, to co tam... W ogóle nie jestem zły, że jest wykorzystany w bardzo dużym stopniu motyw z poprzedniej części, bo jest zajebisty. Ostatni raz go parę lat temu słyszałem też w grze, więc nie jestem zły, że jest ten, bo zwłaszcza, że jest mocno, mocno przeakompaniowany, czy jak tam się mówi. Ma rację. Grasz na PC-cie, może dlatego nie masz dropów. Może na konsoli się faktycznie coś doczytuje. Ty grałeś na konsoli u siebie wcześniej? Grasz na PC-cie teraz. Gram pół na pół, tak. Okej. Okay. No tak, bo to pewnie jest... Na konsoli wszystko, zauważyłem jedynie, że save jest dzielony, tak, ale zauważyłem na przykład, że otwieranie mapy trwa pół sekundy, które irytuje, jak grasz na PC i to się odpala od razu. Jak szukasz znajdziek i to jest ważne, żeby zobaczyć, gdzie są przejścia i co 10 sekund włączasz i ona nie wiem, 3 sekundy, 5 się włącza, to jest zdecydowanie za długo. Jak nam się podoba walka z bossami i paski życia? Pleb ma mieszane uczucia co do tego. To co? Ale mi się podoba, że cyferki można sobie włączyć i widzisz, jak lecą cyferki. A co jest tak z bossami i walkami życia? Ta gra to jest Hollow Knight, to tam też są. To jest Hollow Knight. No. Hej Michala. Nie, w jedynce nie były? Może pasek życia... Chyba mogło nie być paska. W jedynce chyba nie było pasków życia. Może po prostu pasek wytrąca. A nie było, w jedynce nie było tak, że większość walk z bossami to były jakieś tam ucieczki? Takie ucieczki kute, albo coś. Lub bardziej? No. Tak. Mogło tak być, ale tutaj na razie te, co miałem, to były dosyć proste. W sensie bossowie mają kilka z Kiko będzie patrzył na tego streama, to sobie dużo zespoiluje z jedynki, jeśli nigdy w nią nie grałem. Nie. No już sobie zespoilowałeś, ale więcej sobie nie zespoilujesz. No ale tak bez kontekstu to...
No bez kontekstu to ciężko wyczuć. No, może pająk jest jak Anakin. Tak, ten układ bohaterów, których widzisz, jest spoilerem, ale to ten pociąg już odjechał w takim razie. No przecież to Sówka, Spider-Man, wszystko jest super. Człowiek pająk jest bardzo dobry, Zuzo. Jest przyjaciel. Pająk przyjaciel. Pająk, Spider-Man przyjaciel. Spider-Man przyjaciel. Spider-Man. Spider-Man. Człowiek chleb. Taka jest śliczna. Studio ma 20 osób. 20 osób pracowało przy tej grze. Większość w każdym innym miejscu na świecie. Każdy ma home office. Dobra, ale ja mam pytanie do tego, no. Wiesz, bo... Czy ja jest... wiem, że to będzie 2 godziny narzekania Tartaka na to. Bo ja mam listę tutaj. Jak ty chcesz coś nienawidzić, to ty to nienawidzisz. Nie. To jest kurwa zajebista gra. Czy ja powiedziałem kiedykolwiek inaczej? Ja pierwszą część uwielbiałem. Ja już się znam. Here we go. Ja jestem zakochany w pierwszej części, natomiast powiedziałeś, że ten studio ma 20 pracowników. Tak. I czy to jest tak, że tych 20 pracowników zrobiło tą grę? Bo tu jest zajebiście dużo asetów. No... To nie jest czasem tak, że oni w Indiach albo w Chinach zlecali zrobienie zajebistej dużej ilości asetów? Zresztą takich szczegółów to nie wiem. Wiadomo, że muzykę kręciła orkiestra symfoniczna, więc jeżeli chcesz dodać do tego tych ludzi, no to... no to już się nie liczy, nie? To jest już 200 jakieś, ale... No bo ten gość od Obradina na przykład napisał tą muzykę, jest zajebista, nie? No tak. Nie no, muzykę robił Cocker, on się nazywa? Joe Cocker. Coś pod... To Gary Cocker chyba. Ten, nie, Joe Cocker. Kuzyn, ten, kuzyn ten, Joe. Ten, co na Woodstocku śpiewał. Joe Cocker jeszcze żyje? Summer in the City właśnie. Czemu Sówka jest smutna, bo ma jedno skrzydełko chore i nie może latać? Tak właśnie. No właśnie, bo może być 20 ludzi, ale dodatkowych 100 kontraktorów, czyli współpracowników tymczasowych. Może być, dlatego mówię, nie chcę mówić. Zobacz ile tu jest asetów, tu nie ma nic powtarzalnego. Każde tło jest inne, ręcznie animowane, rysowane. 20 osób by to robiło 10 lat. Oni to robili ile lat? A ile robili? Ile to lat robili teraz? 2015 była poprzednia część. 5 lat. No tak, ale za drugim razem już było szybciej, bo chociażby animacje Oriego już były, nie? Wszystkie skoki, ruchy i tak dalej. To już, wiesz, mechanikę też już masz. Mi się wydaje, że to jest mnóstwo. Ta animacja też jest nowa. Wiem, jest dużo nowych. Na przykład jak Ori wchodzi na taki słupek i stoi na szczycie słupka, to na przednich łapkach zaczyna stać i balansować tyłkiem. Cała walka przecież, bo w pierwszej części był ten ognik, nie? Co tak robi. Zuza pyta, czy wyliczymy jej skrzydełko. Jest taki jest cel Zuza gry. To jest ostatni boss. Skrzydełko jest ostatnim bossem. Skrzydełko Sówki jest ostatnim bossem. Ale niesamowite, że to jest Unity, nie? To jest szok. Ale tylko raz to widać małe logo w rogu, jak się włącza. Ale podoba mi się, że jeszcze, jeszcze zaoszczędzili 30 tysięcy dolarów na niepokazanie loga. Może za 15 tysięcy było, że tylko małe mogą pokazać. Zamówi, to musimy dziś dograć do końca. No, może być problem. Widziałem jakiś walkthrough na YouTubie, prawie 9 godzin. Okej. Okay. Nie jestem zły. Ale jakiś taki speedrunowy pewnie, żeby dojść, a nie zebrać wszystko? Nie. Kolo robił, nie wiem, że to był completionist, nie? Nie wiem, że to było wszystko, ale nie wyglądał, jakby się śpieszył. Seplow gram na PC Spider-Man, w tym momencie. Pomóż. Spider-Man. Skrzydełko Spider-Man. Trzeba przyczepić. Sowa. Sowa teraz. Skrzydełko. English MacGyver. Spider-Man jest MacGyver. Patrz. To nie ma szans się nie udać. No ale no, ja bym to trochę lepiej spróbował zrobić jednak, nie? No ale Spider-Man jest środek nocy, wiesz, on miał inne priorytety. Plasterek z Goofim miał, więc tak. Tego użył. Plasterek z Goof. Sówka. Jej. Here we go, guys. Juuu! Pleb pyta, czy jest też osiągnięcie za przejście bez śmierci, jak w pierwszej części. Smoczek wpłacił 25 zł. Dzięki, Smoczek. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem na
na achievementy, żeby sobie czegoś tam nie zespoilować. No, ja już trochę gram i mi normalnie wpadły ze 3. I to fabularne. No, one nie wpadają, nie wpada za dużo. Zuza, czemu ty w to nie grasz? Zuza, patrz. Jest Zuza, tak, jak jest, nie grałaś pierwszą część, to najpierw pierwsza część. Koniecznie. Jest achieve na najtrudniejszym, żeby przejść. Jest, tak. Mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Wielu Czekaj, zresztą. Bo Piotr płacił 50 na wewnętrzne odkażenie. Dzięki, Słucham. Piotr. Czy za 50 można coś w Polsce kupić? Do picia? Czy za 50? Nie, nic nie można. Za... No właśnie. Te chmury teraz są w tle za ciemne, nie? Cię denerwują. Nie. Kolory? Nie. Krzyczysz na kolory? Cześć, Adek. Nie, jak zagrałem pierwszy raz, jak zagrałem pierwszy raz, to wziąłem sobie poziom łatwy i Ori mi wpadł pod tekstury, nie mogłem wyjść. Musiałem cały prolog powtarzać, bo tam save'a nie ma w trakcie. Więc jak grałem drugi raz, to sobie myślę, popatrzę na te poziomy trudności, pod normalem było napisane, tak, powinno być grane Ori. Mówię, no dobra, to wezmę ten normal. To jest inna dyskusja, którą możemy za moment pociągnąć, ale potem w trakcie gry nie może zmienić poziomu trudności już. Jak jesteś 2 godziny na przykład na hardzie albo na normalu, to nie możesz sobie zmienić poziomu trudności na łatwiejszy. Nie ma opcji. Jak się wpierdoliłeś na trudny, to jesteś na trudnym, koniec. Mm-hmm. Zuza pyta, czy jest na PC albo na Switcha. No gram na PC w tym momencie, Zuza, więc... A jedynka nie jest na Switcha też przypadkiem? Nie wyszła? Jedynka jest na Switcha, tak. Tak, jest na Switcha. Jest achievement na przejście poniżej 4 godzin. No wiesz, jak wiesz, co robić i przebiegasz, no niby tak. To na pewno się... W końcu platformer, nie? No to tutaj... Jak nie szukasz, znajdzie. Tak, jak się wyuczysz dokładnie, to pewnie będzie na jakiś tam Games Done Quick, to będą pewnie to robić w godzinę 25, nie? Swoją drogą, czym się objawia poziom trudności w tej grze, się zastanawiam, bo chyba tylko walką. Przeciwnicy chyba mają więcej obrażenia. No, więcej życia, więcej obrażeń robią. Nie wiem, czy mogą być agresywni, chyba że są, no nie wiem, nie sprawdzę. Właśnie, bo to jest, wiem, czy są agresywniejsi na przykład. No bo to wątpię, żeby poszli tak daleko, że na przykład jak przyciągniesz wajchę i otwiera się platforma, na której możesz stanąć nad przepaścią, żeby na przykład zamiast 3 sekund była 2. Wątpię, żeby poszli. A może? To w sumie to jest w sumie jedna z prostszych rzeczy do ustawienia. Może tak być. Właśnie, takie... wiesz, no tylko to by wymagało więcej testów, to balans jest wtedy trudniejszy, bo ja mam w tej grze problem z walką tylko. Nie mam problemu z wygibasami póki co. W walce mnie denerwuje, że każdy jeden przeciwnik jest jak lawa. W sensie nikogo nie możesz dotknąć. Nie wolno dotykać. No, wiesz, rozumiem, że są przeciwnicy, którzy na przykład mają kolce na plecach, nie? To wiadomo, to jest taki, wiesz, no, są w grach typy przeciwników, których nie możesz dotknąć, nie? To jest ich sztik. Ale tutaj się okazuje, że żadnego przeciwnika nie możesz dotknąć, każdy jeden jest lawa. Zapomniałem, że nie mam double jumpa. A do tego wyprowadzasz jakieś combo i oni mają to w piździe, przelatują przez ciebie i robią kamikaze i zadają tobie obrażenia. I żadna kombinacja nie jest w stanie ich zatrzymać, jak szarżują na ciebie. No to zależy. W sensie, wydaje mi się, że to jest tak, że żeby nie było, bo Ori może bardzo szybko atakować, więc możesz w sumie mógłbyś ich trzymać w stunlocku bez końca, ale większość przeciwników ma tak, że wiesz, parę strzałów, oni są w stunlocku, ale potem jednak zaczynają oddawać, nie? A to nie jest tak, że on sobie nic nie robi, tylko on sobie tam, powiedzmy, strzały, nie? Komar jak włącza szarża, to jest jego podstawowy, atak, to niczym go nie zatrzymasz. Jak on robi szarże, to zawsze w ciebie wleci. Komar, ogólnie znaczy, latające są zawsze trudniejsze. Nawet masz perka, że zadajesz więcej obrażeń latającym przeciwnikom. Ale najbardziej mnie denerwuje ten taki... On tu jest zresztą, to jest ten pierwszy gość, z którym walczysz, takim, że się brama nie otwiera, póki go nie zabijesz. Taki kotek z grzywą czy lisek. Ile ten skurwiel mi napsuł krwi? No, żaden inny ten, ani ślimak, ani ten, co skacze w górę. Ale to każdy ma coś, jakiś sposób, nie? To każdy przecież nie ma tych dwóch takich samych przeciwników. Wiesz, jak jest jakiś... Oprócz tego, że wszyscy są jak lawa, nie? No tak, ale to... No to
No to jest coś, co jest w grach, no. Nie przyjmuję tego argumentu. Tartak nie lubi soulsowych gier, a ta gra ma elementy soulsowe. Tu jest problem. Nie, ja lubię. Ty teraz każdej grze przypisujesz ostatnio soulsowatość i tam doszukujesz się mojego rozczarowania albo niezadowolenia. Tak nie jest do końca. Przecież to jest typowa metroidwania. Ja lubię tego typu gry. No ale przecież w Ori 1 też na pewno, nie powiem na 100%, ale wydaje mi się, że też były przeciwnicy Lava. Byli, ale ma wrażenie, że nie byli wszyscy. Czy są muchy, pyta czat. Są komary. Są muchy, komary. Są komary. Muchy, komary. Ale już zaczynam, już trochę pograłem i jest już coś takiego właśnie, że jak masz jeszcze jakieś tam właśnie tu trzymanie się ściany, tu double jump, tu coś tam, to już da się w robić takie... W locie strzała, nie? Tak, to już da się robić takie coś, po prostu sobie wiesz, jak już biłeś tutaj dwa razy, to trzeci raz już przepływasz przez to, nie? Jak on z tą pochodnią chodzi, to mi się tak zajebiście podoba, jak to wszystko się oświetla w koło. No, ta gra jest... Ta ciepła czerwień. No, a jeszcze jestem pod takim wrażeniem, jak oni muzyką grają też tutaj. To jest, nie wiem, spotykasz kogoś ważnego i po prostu przez ten moment 15 sekund muzyka się diametralnie zmienia, ale płynnie. Także po prostu wiesz, masz ciary, nie? Bo sama muzyka wystarczy, że to robi. No tam ten motyw. Motyw przewodnika jest zajebisty. Ale fakt, zająć to przeciwnicy, że najpierw muszę sobie ze dwa razy na nich zginąć, a potem mówię, dobra, to ich trzeba tak pokonać. Tam jest taki jeden szarżujący przeciwnik, to trzeba też coś specyficznego zrobić do niego i też się zastanawiałem, co tutaj jednak. Znaczy nie, no prawda jest taka, że jest więcej walki niż było w jedynce. Ja bardziej jedynkę pamiętam jako bardziej, że było więcej platformera w niej niż walki, a tutaj mam wrażenie, jest trochę więcej... No. Tak. Zatem ja daleko nie doszedłem, bo tam grałem 2 albo 3 godziny grałem, ale nie miałem jeszcze takich sytuacji, powiedzcie mi, czy są takie, że trzeba w locie myśleć, zmieniać światy, kolory, strzelać strzałą, zanim wylądujesz, bo nie będziesz miał na jakiej platformie wylądować. Potem dochodzi jeszcze kilka takich umiejętności, które nie są co prawda z jakimiś właśnie zmianami światów, ale są takimi, że po prostu wiesz, masz takie, że nie, wiesz, ziemia lawa, nie? Zrobić. Ale mam wrażenie, że tu jest zdecydowanie więcej walki, że tu jest, że tak jak w Guacamele, bo Guacamele też było platformówką, ale tam było bardzo dużo walki i mam wrażenie, że to się mniej więcej ten balans się odrobinę przesunął w stronę Guacamele. Nie, no mówię, pierwsza rzecz, którą zapytałem Kubara, jak już pograł chwilę, to czy mu ta gra czegoś nie przypomina? No nie mogę. I od razu mi napisało Hollow Knight, którego ty nie grałeś, co prawda, ale... Ej, no przecież to nie możesz stąd skoczyć. Musisz specjalnie stąd. No skoczyłem, tylko nie mogę się oduczyć tego, że mam muscle memory w palcach. Mam ten double jump czas, który mi przeszkadza w tym momencie. Zacząłem od początku, nie mam umiejętności, do których się już przyzwyczaiłem. I to ile oni wzięli z Hollow Knighta tutaj, to jest dla mnie to aż zaczynam widzieć tyle podobieństw, że koniec. Mapy, kupowanie map, sama mapa jest bardzo, bardzo podobna, też te kamienie, które się wkłada, to jest w Hollow Knight, jest dokładnie coś takiego. O, tu będzie ten, ta szczuromałpa, ten lisek, tygrys. Szczuromałpa z Wyspy Czaszek. To jest on, to jest mój nemezis, to jest najgorszy przeciwnik. No, widzisz, i szarżuje na ciebie, już oberwałeś. I znowu oberwałeś. No właśnie, że ja nie rozumiem, jaki jest na niego sposób. Ja się chętnie nauczę. Skok. Trzeba go przeskakiwać. No ale jak go przeskakujesz, to go nie bijesz. No ale on wtedy jest tyłem przez chwilę do ciebie i wtedy możesz go ciepnąć. Lubię tą takie w cudzysłowie zagadki. Bo ja już nie mam ten. Na przykład, jak musisz zaplanować skok albo spadanie tak, żeby przelecieć przez wąski tunel, który ma kolce na jednej i na drugiej stronie. To jest... Lubię to. No nie, ja mówię, trochę pograłem tego i tego nie brakuje. To nie jest tak, że teraz faktycznie się tutaj biega. Nie, to nie jest tak, że nie brakuje, tylko po prostu... Nie, no ja po prostu ci mówię, że to potem jest naprawdę... I dochodzisz do takiego momentu, że
że właśnie tak jak Kubar widzisz, on nie, brakuje mu drugiego ten double jumpa i ja też bym pewnie. No wiem, tak, wiem. Po prostu już zaczynasz płynąć sobie w tej grze, nie? Położenie po mchu też mi się podoba. Potrzebuję jeden kamień czy dwa kamienie do tych drzwi? Już nie pamiętam teraz. Dwa kamienie. Dwa, nie? Gdzie był drugi? Tak. To chyba na dole był. Czekaj, czy sprawdzę tutaj na pewno. Tam, gdzie się kamień na windzie. Nie, jeden potrzebujesz, bo on ci daje drugi, nie? Czy nie? A może. Nie pamiętam. Jak już spadłem, to już sprawdzę. Ten koleś, nie, ptaszek ci daje, ptak ci daje drugi, bo on mówi, że on ma jeden, ale bocian, drugi, tak? Drugi trzeba tukan znaleźć. No nie, to nie jest bocian, to jest tukan. W mojej wersji to jest bocian. Zwierzątka go nazywają jak? Pierzasty? Pierzasty chyba, czy coś w tym stylu. Pierzasty bocian. A, to ten. To dopiero jak spadniesz na dół, to jest ten tam, gdzie trzeba spuścić kamień windą, tam za laserem jest ten jeden kry, okej. Okay. Ale NPC-ów też jest więcej, nie? O wiele. Jest. I właśnie NPC-e śmierdzą takimi soulsami i Hollow Knightem właśnie. Valihammer wpłacił 39,19 dla kupsa na Proton VPN plus 10 USA, bo oglądę razem Dumb & Dumber na Netflix razem z Disco. Właśnie, bo porwałem kups twój. Okay. Twój program wspólnego oglądania filmów. Why? I zgłosiłem Dumb & Dumber. Tak, super. Do oglądania. Dobra, ja to mam gdzieś na płycie, możemy oglądać. Stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby zrobić imprezę i wspólne oglądanie Dumb & Dumber w kontekście koronawirusa. Zaprosić znajomych do domu i oglądać. O yeah. No przecież to nie jest bocian, to jest tukan, zobacz. Hej Conan, bocian w chuj. To się nazywa tuk. Tuk. No mówiłem, że to jest tuk. A co, bocian się nie może tuk nazywać? Jest trochę racist. Nie, no do wszystkich bocianów. Jakby bocian, się nazywał bocz, a nie tuk. Widziałeś kiedyś tukana z takimi długimi nogami? Tak, każdy jeden. No każdy jeden w sumie. One siedzą na kuckach. Jakby wstał, to byś zobaczył, tam coś jest. Długie. On siedzi na kuckach. No tak. Bociany po turecku siedzą. Tukany. Tam już nic nie ma. Tu jest gdzieś coś. Tam jest kamień, którego już nie A, bo tu jest, nie mogę rozbić, bo tu jest jeszcze ten. No nie masz tego ataku, nie mam, przecież. Nie mam ataku żadnego. Nie masz żądła. Mówię ci, to jest moja choroba w tej grze. Bocian tuk. Ale ja w sumie jakoś nie... Jak gram w to nie patrzę non-stop na mapę, gdzie teraz powinienem iść, tylko sobie idę, nie? I non-stop mapa. I zawsze idę i zawsze z jakiegoś powodu idę mniej więcej okej. Okay. W sensie nigdy nie mam już takich momentów, że okej, okay, teraz zaszedłem jakąś ślepą uliczkę. Parę razy to się zdarzyło, ale zawsze mimo że wydaje się chaos, to gra zawsze ci prowadzi w miarę okej. Okay. Ale po sobie mają fajne designy, co? Mają fajne design. No, w ogóle fajne. Nie, podoba mi się to, jak oni są przestawiani. W sensie na razie jednego widziałem, jak w tle się przechadzają na początku, nie? No tutaj na przykład, nie? Właśnie Wrzask. No chyba Wrzask. Warkot czy jakiś inny? No idziesz. Idę. Patrzyłem, bo dużo na czacie mi ominęło, a wy mi nic nie czytacie, co się dzieje. No i trzeba czytać czat. Widzę, że Kowal się pojawił. Zapiszę to jakiś inny ptak. O, się. Co to za bydle w tle było? To był on. To jest pan Wilk. Kumon tłumaczy, to był Wilk Wolf. Tukany robią słowiański przykład. Wilk Mirek. Tego. To jest Wilk Wolf. Pan Wolf. Nie mam dasza. Kubar, nie masz dasza. Pamiętaj, że nie masz dasza. Nawet wiedziałem, że jest dasz. Sweet Summer Child. Czy wiele nie wiesz. Na początku parę razy tutaj zginąłem, nie wiedziałem jak z nim walczyć. Nie, ja szedłem na żywioł i za pierwszym razem mi się udało. Nie miałem żadnej taktyki. Wolnałem go raz pochodnią i uciekałem. Czekałem aż pachnie. No więc, bo to jest taktyka. Ja na początku próbowałem go właśnie jakoś tam wymijać i tak dalej, a potem się okazało, po prostu trzeba, wiesz, on atak... Ile razy już było? Witam, chyba 3 razy już było. Myszo jeleń. To była sarna albo bardzo dziwny pies, tak? Myszo jeleń. Bocian, pół tukan i pół czapla.
Ale na przykład są półtugę. Te misje dawane przez innych, nie? I na przykład tak. Tam ten jeden szczurek te plotki daje... takie, te rumors, no. Tak, szczurek mówi, przynieś mi głowę, a nie, głowa będzie za duża, to przynieś mi kieł. Tam, gdzie walczyłeś, nie? Mm-hmm. I ja nie wiem, gdzie ja walczyłem. Wróciłem właśnie do tego miejsca, gdzie była ta świątynia, tylko kła tam nie ma, nie bardzo wiem, gdzie ten kieł znaleźć. On nie mówił, że tam, gdzie walczyłeś, tylko że na wschodzie on tam często jest, czy często walczy, czy coś, zresztą no, na wschodzie. I w sumie poszedłem na Maxa na wschód i on tam leżał. Tak, to, był. To no. Serio? Zaraz obok niego to było zresztą. Bardzo bo te sidequesty, one są, zauważyłem takie, że one nie sprawiają raczej problemów. Jeszcze nie są jakieś takie, wiesz, że o kurde, no nie wiem, czy chce mi się to robić, bo to jest, wiesz, kupa roboty i tak dalej, tylko... Uh-huh. To jest, zazwyczaj jest coś takiego, że coś po drodze masz na przykład zrobić, nie? Nie, Valihammer tego nie było na mapie pokazanego, tego kła. Chyba jest. Pokaż. No nie. Nie no teraz nie zobaczę, bo nie mam Dopiero teraz, jak spotkasz te szczuromałpy, to dostaniesz. Co ja tutaj dostaję? Bicie? Atak. Double jump chyba. Atak, nie, faktycznie. Atak przecież ty dostaję, bo to jest pierwsze drzewo, no tak. BLG mówi, że ty masz quest, jakieś duchowe połączenie z tą grą, jak nawet bez mapy znajdujesz drogę. Quest... Ja jestem... Skill questa jest legendarny. Rejmanowski melduje się z pracy, za 33 minuty będzie w domu. Będziemy Szanuję jeszcze. Dokładność. Będziemy jeszcze. W ramach zachęcenia ludzi do siedzenia w domach Pornhub Premium za darmo w Italii. No to są, Szanowni, to są prawdziwi. To są ważne rzeczy. Kultury. To nasi marketingu. Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny, tak? O, Spider-Man. Spider-Man. Gęsi. To mi się bardzo nie podoba, że oni... Kowal pyta... ...chcą ich ratować. Kowal pyta, kto chce dzielić konto na Pornhubie. Ja nie chciałbym się fetyszami dzielić. Tam byłaby historia wyszukiwań. Byłoby głupie, jakbyś się musiał pisać do siebie, żeby drugi zszedł w końcu z Tak długo jeszcze? Nie wiem, dopiero zamówiłem pizzę. Dopiero Degrasso mi wie się pizzę dopiero. Dopiero Degrasso jedzie. Podoba mi się, że naprawdę mam nadzieję, że firma Degrasso w Polsce jakoś to wykorzystuje, bo... Ja bym przesłaniał się, czy Degrasso ma możliwość stawiania komentarza przy zamówieniach pizzy, bo tam może by coś... Jeżeli można, to na pewno już dostali to jakieś 5 milionów razy dokładnie ten sam tekst przeklejony. Jestem absolutnie pewny. Ach, ten cios jest zajebisty. Wotelin, o której kończysz. Kowal pisze, że wspólna historia to jak ciepła deska w kiblu w markecie. A czy na Pornhub Premium są takie profile jak na Netflixie, że możesz ten, kto dziś ogląda... Tak, do mordkę taką klikasz. I polecajki. Twój kolega Kowal oglądał... To mnie zawsze zastanawiało, że na tych niektórych hubach pornowych, tych wszystkich agregatorach, pod filmami są normalne ikonki jak na YouTubie. Share, like, comment. Tak. Comment jeszcze kumam, bo czasem są tacy goście, którzy się faktycznie wymieniają do doświadczeniami i polecają najlepsze 30 sekund do machania, do oglądania akurat. Do machania. Ale kurwa, po co są te ikonki share, kurwa, i Facebook tam. No, tego nigdy nie skumam. Czy jest jakiś wariat, albo jakiś bardzo, bardzo odważny gość, który na Facebooku polajkuje na przykład, no. Amator pisze, udostępnij na LinkedInie. No. To jest mój ulubiony gangbang, bardzo polecam. 5/5, nie? I like od babci pierwszy niż pod... I wszystkie ciotki widzę, no. Pleb płacił dychę skromnie na piwo. Jest okej. Aczkolwiek jest za dychę jakieś piwo? Ja nie znam ceny. Family sharing powinien być. Za dychę w Biedronce to czteropaka masz. Jak mam jeszcze 50 na alkohol, to mam 60 razem.
To już jest impreza. Kraftowe to nie będzie, ale alkohol zrobi swoje. Alkohol zrobi swoje. Cztery kustosze wejdą. Mogę poprosić Mieka, żeby mi przywiózł cztery kustosze. Przestanie bym wyglądał na lotnisku. No cześć, Mike, no cześć, masz moje kustosze? Albo z tymi z harnosiami. Albo to ważone kowala. Hard gangbang, mama lubi to. Hagal, nie przynoś korony. Bo już wszyscy dzwonią i pytają, co z koroną. Już mam dość tych wszystkich newsów. Szkoły zamknięte, wszyscy siedzą w domach, kina zamknięte, filmy wszystkie z tego półrocza poprzynosili premiery, zaraz się okaże, że Czarnej Wdowy nie będzie w maju. No pewnie nie będzie. Kononowicz miał rację. No. Niczego nie będzie. Spóźnił się tylko 18 lat, ale... Jest prorok. E3 nie ma w tym roku. Nie ma E3 w tym roku. E3 może ginąć. Phil Spencer powiedział, że widzimy się na właśnie, gdzie na maska streamku. Kubar? Ja nie zarażam. Czy FGA się odbędzie w tym roku? Tak, FGA się zawsze odbywa. Widziałem wcześniej, ktoś pytał na czacie, czy Mike wrócił, czy w sobotę się podcast dzieje. Tak, Mike w Polsce. Mike jest w Polsce, ale coś nam pisał, że póki co jakieś formalności, sorry, przechodzi. Double jump. Czekaj, jak ja tu miałem iść, jak ja nie mam double jumpa teraz? Tutaj górą, tak? Fajnie, że ten sam dzień, w którym oficjalnie powiedzieli, że E3 odwołali, to też pojawił się news, że Warner Bros. W tym roku na E3 chce mieć swoją konferencję, żeby pokazać wszystkie gierki, Batmany i tak dalej. Asia, kowali się od 5 lat, żeby w końcu się pojawić. Czy Warner Bros. W końcu robi jakąś nową grę z Batmanem albo robi. Z Supermanem? Robi. Wszyscy wiedzą o tej grze z Batmanem. Wszyscy już, ale oni dalej nie chcą jej zapowiedzieć. A oni nie chcieli robić już Batmana. Znowu robią Batmana? Robią dalej Batmana. Czyli, że nic innego się nie uda. Nie potrafimy nic lepszego, powiedzieli. Musisz do Wajchy iść. Wajcha jest w prawo od tego kamienia. Sania zasnął w pociągu. On jest mega prosty. Zamiast Strzewia budziłem się w gru. No to jest godzinka drogi, co? O, pociągiem może 45 minut. To Rocksteady nie chciało robić, Warner Bros. Pewnie by klepało. No tak, o tym mówię, no Rocksteady nie chciało. Drzewo! No właśnie. Empisz pyta, co jeszcze do Batmana mogą dodać. Właśnie mój ulubiony Batman to ten pierwszy, który się grał w Arkham. Był kameralny, był ten skondensowany i był jak Metroidvania. Każda kolejna część była dla mnie mniej interesująca. No to ucieszysz się, jak ci powiem, że ten nowy Batman ma mieć jeszcze największy świat ze wszystkich tych Batmanowych gier. Właśnie nie potrzebuję większego świata. Co jest? Warner Bros. Games was planning to do a E3 conference this year to talk about Batman, Harry Potter and Rocksteady's game along others. Czyli Rocksteady robi coś prócz Batmana, albo Batmana nie robi Rocksteady. No i coś robią z Harry'ego Pottera znowu. Już raz Rocksteady nie zrobiło i dostaliśmy Origins. To było No, chyba nie przyszedłem tego nawet. Że bez sensu. A co znaczy, że sobie zrobią z Harry'ego Pottera? To nie głupie, nie było. Wszystkie Batmany były w Arkham. Co masz na myśli, Magellan? Pierwszy był w Arkham, w zakładzie psychiatrycznym, a kolejny był w mieście, które było przerobione, w cudzysłowie było zaadoptowane na Arkham. Czekaj, jak się nazywa druga część, a jak trzecia?
Jakby były cztery, pamiętaj, było Arkham City, Arkham Origins i Arkham Knight. Ten z samochodem, czwarty już na nową generację. I Origins to było kupsko. City było Origins. Spoko. Tak. Okej, tak macie rację. Origins nie grałem, bo tam... Ono było, kto inny je robił, ono było nawet technicznie zepsute. Zresztą swoją drogą Knight też było zepsute. Pamiętacie, to jest ta gra, co ją Formogatka ze Steama wywaliła. No. Znaczy Knight mi się podobało, ale to już nie było to w ogóle. Jeżdżenie czołgiem. Czołg mi się nie podobał. I rozwiązywanie zagadek platformowych czołgiem, przyciąganie liną, to nie było fajne. Świat wszystko, potrzebuje dobrej gry ale... z uniwersum Harry'ego Pottera. Czy potrzebuje? A czemu nie? No nie zrobili chyba w sumie żadnego Harry'ego Pottera od ładnych lat. I dobrego. Żadnego i dobrego. To jest świat, który ma potencjał na jakąś grę, nie? Trzeba to dać odpowiednim ludziom. Na Rocksteady im się udało, ale to myślę, że nie dlatego, że Warner Bros. Powiedział, że o nie, musimy mieć koniecznie Rocksteady, tylko... Nie, Rocksteady nie miało jakichś... A Rocksteady wyszło dobrze, to nie? Tak, Rocksteady nie, wcześniej przed Batmanem nie miało jakichś wielkich osiągnięć. To nie było jakieś znane studio, nie? To co zaskoczyli, nie? Udało im się. Dobrze. Jaki jest mój plan? Co ja miałem tu zrobić? Nie bardzo wiem, co mieliby zrobić z tym Batmanem. Bo... Ciężko zamknąć Batmana w jakichś ramach, żeby to była Batmanowa gra, a jednocześnie nie była jakimś open worldem, nie? No, w sumie wiesz, mogliby na przykład przestać robić kontynuację, na przykład. W sensie no sowy robią. Nie? Nawet pyta, Kowal pyta. Robią sowy, nie? Ten... Court of Owls, tak? Mm-hmm. Okej. Okay. No to tak, to taka raczej historia z początku. W sensie chyba, tak mi się wydaje, że... No, chociaż z drugiej strony potem mogą też to ciągnąć, nie? Mogą robić co chcą w zasadzie. Róbcie. Czy Rocksteady nie robiło Max Payne'u? Nie wiem, bo Sowy to jest wymysł Snydera z nowego 52 i on w dość elegancki sposób wpisał do mitów Batmanowych, w zasadzie do fundamentów mitów Batmanowych całkiem nową historię. I teraz to... Jaką? Taką, że w Gotham funkcjonuje tajna organizacja, coś jak Illuminati, tylko to jest Court of Owls, czyli tam jakiś, no, nie wiem, court, jak to przetłumaczyć, czyli jakaś loża. Loża, no, no. Tak, i to są najbardziej wpływowi ludzie w mieście. Trybunał Sów, to było w Polsce Trybunał Sów przetłumaczone, którzy do tego, jak muszą sobie ubrudzić łapy, to mają pod Gotham wielką lodówkę z zamrożonym zapasem płatnych asasynów, tak. Mogą ich w każdej chwili obudzić i oni ich wykorzystać. To coś jak Winter Soldier w Marvelu. I tam był taki storyline, w którym Batman prawie oszalał, oni go torturowali dość długo. To był całkiem fajny run. No i już masz grę, widzisz? Znaczy w sumie tak, no bo z Sowami to tak było, tam był taki storyline, że oni go torturowali, w jakimś labiryncie był zamknięty, nie odróżniał rzeczywistości od fikcji. Mm-hmm. A jakby Batman Beyond zrobili? No nie. To było fajnie, coś, ale... Ta marka, myślę, trzeba by tą markę odświeżyć jakoś najpierw, wiesz? Ale to by się akurat nadawało na open world, jakby zrobił ten futurystyczny świat. No, mogłoby mieć taki wręcz trochę cyberpunkowy klimat, który jest modny teraz, nie? Quality Pieszek mógł być Batman Year One. No, mógłby być. Jakie indyki polecamy na Switcha? Pierwsze Ori. Hollow Knight. Slay the Spire. Slay the Spire.
Moonlighter i Children of Morta. Morta też wyszła? Mortadella. Tak. Au. A dzisiaj widziałem, że Blade Runner będzie miał odświeżoną wersję. Dopiero co dopiero co GOG dopiął temat, a tu się okazało, że robią remake. W sensie nie remake, no tak, remaster. O. Czy ja tu miałem? Tak. Ta Jezus, żyjesz? Jak, Quest? Jak wypadły za... Quest chyba zęby mu wypadły, bo... Długopis spadł na ziemię. Wi-Fi spadło na podłogę. Wi-Fi mu spadło, tak. Ktoś dźgnął Questa. O, tu jest ten pazur. Ja tutaj nie byłem. Pokaż mi na mapie, gdzie to jest. A, mogłeś pokazać, czy ten, czy tu się pokazuje na mapie. Okej, okay. Dobra. Cisz, to jest tak, po prostu trzeba iść w prawo, bo on mówi, że on tam jest i że on tam zazwyczaj siedzi i... Można w prawo już. Jaszczą Tartak jak zwykle, Kuber jak zwykle kieruje Tartaka. To było pytanie proste, gdzie to jest. Ja bym sobie poradził, a tak mam łatwiej. Mam problem, jak masz te wiszące takie wąskie platformy. No. Jak jestem na którymś boku tej platformy, to zawsze mam problem, żeby wejść na jej szczyt. Wow. Nie, bo zawsze wyskakuję albo na lewą stronę tej wiszącej platformy, albo na prawą stronę. Chodzi mi o te takie belki pionowe, co wiszą. Nie? Bedla Giko, tak ty kojarzysz tę grę, bo chyba zacząłeś czytać moją wiadomość, ale Kostowi wypadły zęby z Wi-Fi. Pamiętam nazwę tej gry. Aha, to co Miek grał, takie Advance World nowe, tego gościa od Faster the FTL. Pamiętasz, jak to się nazywało? Bridge. Into the Bridge. Into the Bridge. Tak. To było fajne, ja to pograłem chwilę na tym. To jest w Game Passie, na PC-cie. Więc chyba zacząłem grać coś innego, ale to nie przestałem w to grać dlatego, że było chujowe, tylko czymś innym się zająłem, ale przeszedłem parę leveli i mi się bardzo podobało. Muszę to kiedyś odpalić jeszcze raz. Bo to jest taka gra, co ja na nią patrzę i ja nie wiem dlaczego miałaby mi się podobać, ale potem jak się zaczyna w nią grać, to jest też... Wiesz, ale to FTL też nie był... Spoko. FTL też nie przykuwał oka, nie? Już grafiku. FTL był to... Sidu pyta, czy trzeba przejść jedynkę, żeby móc grać w dwójkę. Warto przejść jedynkę, warto. Zanim się zacznie. No. Przepraszam, że to jest jedynka, jest też wykurwistą grą. Wiekuistą? Powiedziałeś? Wiekuistą, bo tak zazwyczaj mówię właśnie. Musiel pyta, czy nam ważone weszło. No. Wczoraj udało nam się wygrać mecz. Tak pół na pół. Drugi albo trzeci mecz wygraliśmy. No ja miałem w nim 6 kili, więc... Ja 8. Ja tyle w Apexie nie mam przez tydzień, więc... Ale to ostatnie kółko na końcu tam tyle dało. Śmieszne było, nie? No bo ludzie, bo też kółko mocno robi ała, nie? No. Zauważyłem, że nawet te wcześniejsze robią ała. Ale mi się podoba. Ma ten taki... Nie jest tym czymś z Black Opsa, bo to było strasznie słabe. A ma ten taki PUBG-owy vibe, którego na przykład inne nie mają już. Up and away. Gułak mi się podoba, to jest śmieszny pomysł w sumie. Gułak mi się nie podoba. Ale wiesz, no to jest... Jakby go nie było, to by się nic... To wiesz, albo masz lepiej, albo nic inaczej, nie? Albo nic gorzej, jak przegrasz w gułaku. No tak, ale... Tak, to zwięzienie. A tak, ale to co Kubar zauważył wczoraj, zdarzają się takie sytuacje, że
że długo możesz niczego nie robić i się nudzić. Masz duży downtime, nie? Okay, w sensie, załóżmy, tak. że wy dwaj zginęliście, ja trafiłem do gułagu, bo to była moja pierwsza część, w gułagu jest kolejka do bicia się, czekam 2 minuty, aż będzie moja walka w gułagu, wy w tym czasie gówno możecie zrobić, potem, potem ja się biję w gułagu, potem spadam, potem zaczynam szukać kasy, mijał już 7 minut, potem zebrałem kasę, wskrzeszam i jednego. Wiesz, masz duży downtime, nie? No. W Apexie no, nie okay, ma takiego jest... dużego. Bo Apex jest o wiele, wiele szybszy ogromno. Przypominam wam, że w PUBG nie było w ogóle wskrzeszania, a mecze trwały po 30 minut, nie? I nadal tam byliśmy i nadal wszyscy czekaliśmy do końca, nie? Znaczy być może, że Apex nas... Apex przyzwyczaił trochę, że może jest po prostu szybko. Przecież jak zaczęliśmy grać w Apexa i było co, wskrzeszanie? What? Co? I tam no i w Apexie jest tak, że nie giniemy raczej na początku, nie? Jakoś często, tylko jak giniemy to już jest top 3 ostatnie. Więc nawet jak zginę, to nie mam 30 minut oglądania, jak wychodzicie po budynkach. No ja czasem mam, ale tak, masz rację ogólnie. Natomiast... No ale to są, jest możliwość... Przypomnę wam, że w PUBG tak było, jak ktoś zginął, wiesz, to na przykład to ja idę sobie w takim razie na spacer, ty idziesz z Waldkiem, ja idę sobie zrobić kolację, bo mecz jeszcze może trwać 15 minut, nie? I nic nie zrobimy w tej sprawie. Mhm. Wracałeś i było wygrane, bo Quest życiówkę robił. Smoczek pyta, tak jakby... Nie, jakby się spodobało, ja bym pograł dalej chętnie, bardzo nie, no jasne, możemy jeszcze pograć. Smoczek pyta, tak jakbyś dostał nowego Larego, to zrobiłbyś stream. Ja już zrobiłem stream z Larego. W sensie, co masz na myśli mówiąc o nowym Larym, bo grałem w Larego jedynkę, on się nazywał Reloaded, czy jakoś to była odświeżona wersja tej rzeczy. Jakby zrobili nowe Lula The Sexy Empire, to by... Nawet stare Lula The Sexy Empire bym pograł, ale tego nigdzie nie ma. Jak nie ma? Nie ma. Nie ma? Na Gogu? Good Old Games? Nie ma nigdzie. Nie ma. No, umówmy się, to kurwa nie ma wysokiego priorytetu. Nie? A powinno. Właśnie mi kumpela przypomniała pierwszy odcinek, ogląda Office i pierwszy odcinek trzeciego sezonu, jak Oscar zrobił coming out. Znaczy Michael mu zrobił w sumie, bo nie miał wyjścia. I na końcu jest, jak Michael widzi Jilla, jego chłopaka, mówi, o, jest Jill. Oscar roommate. I wonder if he knows. Och, Michael. Karol pisze, że Lula Sexy Empire Wet jest na Gogu. No proszę. No właśnie. Tak mi się wydawało. Mało tego, Twitch nawet tej gry nie banuje. Splendid. Splendid indeed. Powiem ci, Kuba, że ja jeszcze oprócz tego, że kupiłem to pierwszą umiejętność, czyli tego motylka, to jeszcze nie wydałem pieniędzy. Bo nie wiem za bardzo na co. W sensie te ulepszanie kamieni to trochę nie chcę ryzykować. Kupiłem triple jumpa? Ja zbieram na kamień z triple jumpem, a od tego małpiszona na początku kupiłem boomerang, w sensie tą gwiazdkę, bo absolutnie nie wiedziałem co to jest. No to... Ja też kibiu trafię, ja kupiłem tam włócznie. Ty włócznie, ja kupiłem tego motylka, tą wieżyczkę co atakuje za mnie, w sensie jak straszne małe obrażenie robi, więc i w ogóle nie używam. A ja później przestałem używać, właśnie dlatego... No bo dostajesz łuk i masz zablokowane wszystkie 3 guziczki. I w sumie te umiejętności... To ale wiem, że włócznia mi się przydała, przynajmniej na początku, na komary, więc... Tak, ja bumerang wywaliłem już tą gwiazdkę od razu, jak dostałem włócznię, bo włócznia była mi potrzebna do tego, do poruszania się. No. I ta gwiazdka już nie wróciła do tego czasu. Aha. No, a na B mam leczenie. Leczenie musi być na B. To jest w chuj dawne i jest... Ja mam na Y. Jak w Hollow Knightie, tak. Ja nie mam, nie grałem w Hollow Knighta, więc u mnie jest na Y. Ale w Fortnite to leczenie było identyczne. W sensie też jak mieliście też ten kuleczki energii, też przytrzymywałeś właśnie B, żeby się uleczyć. Wii. Blisko.
Fajne jest to wybijanie się, podoba mi się to wybijanie się. O, jest właśnie komar. Komar już sala. Ten komar no more. Ty to co, włócznia go na raz kładzie? Tak. Gwiazdką trzy razy. No mówiłem wyszedł. Właśnie, że włócznia jest... No to i tak to jest właśnie. Musisz wybierać w ciemno. Ja wybrałem to w ciemno, no. No więc właśnie, ale w Children of Morta ja też wybrałem łuczniczkę i się okazało, że to jest pizza, że trzeba było iść w inną postać. Już nie wróciłem. Ja nie poradzę, że nie masz szczęścia, no. Czy próbowaliśmy to cycle na Epiku? Co to jest cycle na Epiku? To jest jedno słowo? Nie, cycle, spacja na, spacja Epiku. Okej. Cycle, spacja na, spacja Epicu. Telegram wysyłasz? Cycle na Epicu. Boku na Piku 2. Cycle na Epiku. Nie wiem, co to jest cycle na Epiku, niestety. Cycle to jest cała nazwa, nie? Cycle na Epiku 2. Nie cyce, tylko cycle. Kuba powiedział cyce na antenie. Zaraz się okaże, nie mówiłem. No fuck. Zaraz się okaże, że chodziło o cycle na Epiku. Jest i bocian. Jest tukan. Tukan na przysiadzie. Tylko po turecku. Stukam. Ja pierdolę, czy ten napierdala. Quest, kurwa, wypracowanie na jutro. Szkoły zamknięte są. Z Gegry masz jutro sprawdzian, co jest. No kurwa, delikatnie piszę. Ciebie. No nie. Wiesz, takie maty, co się pod pralkę kładzie, żeby... Maty pod pralkę sobie pod klawiaturę, tak. Żeby nie przynosiły ten... You tell him, Tartak. Pod klawiaturę sobie połóż. Chcesz powinien mieć mikrofon na pralce, która chodzi. Maty pod pralkę sobie podłóż. Ej, jak ja nagrywałem, to mikrofon kładłem na stak złożonych ręczników do rąk. Także wiesz, żeby nie przynosiło... Słowo klucz, stak. Powiedziałeś mi o tym i na początku tak robiłem, ale potem... Ale potem już mi się mniej chciało, tak? Ale potrzebowałem ręczników. Nie będę kłamał, potem zaczęło mi się mniej chcieć. Nie chcieć iść po ręczniki. Gdzie ja idę? Po co ja idę? Dla Gigo, kiedy jest 21, ty sobie właśnie przypomniałeś o wypracowaniu na Polak. Ja tu jest drzewo, okej. Nie, tu Lombard, nie mów mu, że są maty pod klawiatury. Matę pod pralkę. Teraz to już... I taki, wiesz, Exacto Knife'em byś se wyciął. Exacto Knife'em, tak. Matę pod pralkę se wycinasz Exacto Knife'em. Kogo stać? To jest potrzebne, kurwa, mata pod klawiaturę. To jest potrzebne jak LEDy na ramię, kurwa. A mata na, ale za to mata na pralkę, no kurwa, no nie chcę, żeby ci spadały rzeczy jak ten, nie? Jak się pierze. Musisz stać na tej windzie, jak strzelasz. Tak. Już pamiętam, właśnie przypomniałem sobie. Ale możesz też tam spać na dół. Na dół to jest lód. Tak? Tego nie wiedziałem. Pod tą windą też jest pieczara. A może pamiętam? Mata. A nie, byłem tutaj. Pamiętam rekina. Pamiętam rekina, musiałem tu być. To jest rekin? A, okej. Pewnie musiałeś tu być. Kuba się nie przyzna, że czegoś nie. Nie, byłem tutaj. Ja mam na przykład matę do ociekania naczyń pod biskami na żarcie dla psów i na wodę. Psy nie umieją pić i chlapią. Myślana pisze. No mój pies jak pił z michy, to tak jezorem chlapał, że aż plecy miał mokre. Nie wiem, jak to robił. To jak na rowerze się jedzie w deszcz. Udawało mu się. Chcesz mi błotnik zakładać. Błotnik? To takie jak trackerzy w Stanach, są taką grubą babą, taką leżącą na boku. Gamingowa szmata pod klawiaturę z lega. Tartak mu kładł, tak, matę od pralki, tak.
To Nikol, to nalejcie psom normalnie do szklanki, a nie do miski. Zobaczymy, jak wy będziecie pili wodę z miski, kurwa, czy nie wylejecie. Paweł wpłacił 11 na Sekiro z questem dla tartaka, co? Dużo informacji jest, których... Sekiro będzie. Mogę oficjalnie już powiedzieć, że będzie. Z tym twoim internetem? Pyta, czy dotarłem do kina na Sonika? Nie, nie dotarłem do kina na Sonika. W Polsce nie ma Sonika. W oryginale jest tylko z dubbingiem. Nie mam ochoty. O buchu. Buchu! I don't understand this movie. Nie umiesz po polsku. Było uważać na polaju. Gdzie tu jest? A tu jest. Miałem bardzo dobre oceny z polskiego. Musisz sześć do tego, o, tam właśnie, o tam. Yep. Tatak cię nauczy. Tatak, jak tatak mnie nauczy, to nie ma... Nie ma wiadomo, kogo, w czym. Chowa pisze, że miał być z napisami, były reklamy i zamknęli kino. No. Fira, co mam wykorzystać? Wykorzystaj na coś innego. No ale co? Na co? Na pizzę z DeGrasso i... i good time. A można na pizzę? I przypominam. Przypominam, koniec wadą. Przypominam pizza z DeGrasso. Denzelon pisze, zdążyłem, cześć wszystkim i cieszę się, że mogę się z wami widzieć. Świetnie, że dziś jest Ori, bo to jedna z moich ulubionych gier. Dobry wieczór na odtworzenie po kolejnym czarnym czwartku. Hej Denzelon. Też się cieszymy, że oglądasz. Też się cieszymy, że jesteś. Ten pan robił ulepszenia, nie? Tak. Tak, właśnie, on tego triple jumpa. On ma za 2200. Za 2200. Ale najlepsze jest to, że on później ma go za 3000. Ja go kupiłem za 3000 potem. Ja nic u niego jeszcze nie kupiłem. No jak ja zobaczyłem tego triple jumpa, to już nic innego nie kupuję, oszczędzam. Po co ci triple jump? Co ja mam na trzecim? Nie mam nic, nie? Emp już pyta, czy tradycyjnie w retorykę. Nie mam nic na trzecim, a mogę mieć na przykład... Czy pisze, że jakiegoś maila wysłał 28 lutego o 8.11. To niedawno wyskasowane ze spam. Jak to skasowano? To jest jeden wielki spam. Dawno skasowany ze spamu? Nie ma lepszego systemu antyspamowego niż Mike. U Majka, jak mail jest przeczytany i leży dłużej niż 48 godzin, to już się nadaje do wyrzucenia. Tak. Bo wiadomość została przetworzona, nie magazynujemy wiadomości. To jest polityka Majka. A że on trzyma klucze do serwera, to jest jakby polityka obowiązująca. Nazwa, kino Helios, cena kodu 21, liczba kodów 1, numer kodu, no tego nie przeczytam, kod ważny do 30. O, to jest kod jakby na bilet do kina Helios. Wyślij mi, ja sprawdzę, czy to jest na pewno kod na bilet. Co? No! No! Ja coś wiecie. Wybacz. A na pizzę DeGrasso nie ma? Chciałem nie zauważyć. To się da na pizzę wymienić? Może być teraz problem z kinem, bo pan premier zamknął wszystkie kina. Także... Macie jakieś kody na pizzki? Niech ktoś mi wyśle kod na pizzkę. Macie trochę więcej tych kodów na pizzę DeGrasso? Niech może być jakakolwiek. DeGrasso też może być. Ale DeGrasso zobowiązuje. No, to tak, ale ja bym chciał kot na pizzkę jako. Klik. Masy pisze, że jemu siłownie zamknęli, no moją też. No jak? Zdrowych ludzi powinni właśnie ćwiczyć. Tartakowi też. Tartakowi też. Którą? No moją ulubioną. Tam gdzie crossfit, czy tam gdzie po prostu... Pewnie mu DeGrasso zamknęli i nie może ćwiczyć. O, myślę, no to możesz mi zamówić, tylko żebym nie musiał płacić za nią. Upewnijmy się, że mówimy o tym samym...
Kowal mówi, że u niego działa, ale sam nie chodzi drugi tydzień. Mamen! O, czekaj, nie, bo to jest... Dwa tygodnie nie byłem. Tutaj nie bardzo wiem, jak to trzeba zrobić. Ja po prostu na pałę, na tym palu tutaj wylądowałem. Okay. Nie, no trzeba to zrobić to po lewej i zejść do tego, i strzelić w to po prawej i szybko usunąć to po lewej. Żeby no tak. To po lewej się zmniejszyło. Ale wylądowałem w wodzie i musiałem z wody wskakiwać na ten pal wystający. Kowal potwierdza, że też nie byłeś dwa tygodnie na siłce. No. Eł, komar. Kurczę, ja miałem taki chytry plan, bo ja w kontekście tego wirusa wiedziałem, że nie pójdę na przykład do mojego gdyńskiego Heliosa, bo tam zawsze kupa ludzi. Okay. Ale w multikinie w Sopocie nigdy nikogo nie ma na seansach. Jak ja idę tam do kina, to siedzę sam na sali, czasem dwie inne osoby są, co myślałem, moje bezpieczne kino, nie? W sensie, jak coś się stanie, to tam będę mógł chodzić na film, ale to też mi zamknęli. Mi się stało, że wszystkie premiery odwołują. U góry ten kamień musisz zrzucić i potem operować tymi dwoma pochyłymi, żeby do góry go wnieść. GCF też zamknęli? No właśnie. No z tym wiesz, no, szybkich i wściekłych to by mi nie grali w GCF-ie. Luki pisze, że za kill roomy odblokowujesz kolejne miejsca na runy. No ja na razie na jeden kill room trafiłem. Ja byłem na jednym kill roomie i... Nie polecam, tak? Czekaj, jak ja mam wrócić teraz na górę? Z prawej. Na prawo musisz się cofnąć i double jumpa zrobić. Czy te kill roomy nie są jakieś bardzo unknown? No wiem, ale ten pierwszy jest tam z sześcioma komarami, a na końcu jest ten skaczący kolo, który ten jeszcze taką falę robi uderzeniową i te kolce falę meksykańską tam. Źle to zrobiłeś. Dlaczego źle? Jak źle? Dobrze. A, okej, okay, dobra. No i co? Koniec walony. Ja to inaczej. Kamień przepchnięty, koniec walony. Tartak to inaczej zrobił. Tartak na pałę. Zróbcie mi to! Ktoś przyszedł im. Ten tukana tutaj postawił. O, to jest fajne, jak on jest na szczycie tego kija i na tej łapce stoi. Ale ma kilka chyba, nie? Nie, że on tą jedną ręką tylko. Dzieciaczek pyta, jakie komiksy polecacie na początek? Początek czego? Końca świata. Kajko i Kokosz. Zawsze Tytus. Ja zaczynałem od Koziołka Matołka. Tytus, Romek, Jatomek, zawsze na propsie. Asterix, tak, też dobry. Tytus, Romek, Jatomek, koniecznie. Aj, fucking. Jans, to też dobre. Ja tam jeszcze Jansa, tak jak Fantastyka, z logo Fantastyki te wydania. Komiks z Gigan, Lobo, wszystkie kaczory Donaldy, tak. ale te, giganty wszystkie. Giganty. Wszystkie. What? Torgal też, no. Co ty, Kubar, robisz? Właśnie, co ja robię? Pływasz. No musisz to górne zestrzelić szybko. A. Kubar. Aha, jeszcze przywaliłem. Kubar! Przecież to górne musi zestrzelić. O kurwa, wszystkie. No, ale no, Kubar. Komiksy z gumy Donald. To jest boląca, to jest very painful water, nie możesz tam. Angry Juice, tak? Nie, Angry Juice to byś chciał. Painful water to jest wybielacz, nie? Tak, tak. Jak? Ja pierdzielę. Nie, after party było to. Tak? Był ten tekst. Tak, jak grałeś pierwszy raz w kubki, to był tam ten człowiek, ten co miał pierwsze urodziny morderca. No. I on był ze swoim przyjacielem, demonem tam najlepszym właśnie. I on coś tam mówi, ci odpowiada, czy pomyliłeś, wiesz, bleach
Przypomnieć bliczy, myślałeś, że to Barry Painful Water. Zobaczmy, jak głupiego zrobiłeś. Angry Juice to jest to, co tata pije. To, co tata pije. Jak tata wypije piątą butelkę Angry Juice'u, to już Mad Juice'u, to... Samo kurwa pojęciem Angry Juice. To nie ma. Luki, widzę, przypomniał Raymana trójkę. Powiem wam, że jak widziałem tych, zwłaszcza tych przeciwników, to miałem straszny vibe Raymana. Co to? Tak, jak się ruszają, design, animacje. Czemu jedę sporo tym? Tu chciałem iść. Co tu jest? No, no to źle poszłeś. No ja właśnie nie pamiętam, znaczy ja grałem na pewno na konsoli. Na Xboxie, no ale... Nie pamiętam, czy był też na PC-cie. Wait a minute. Raymanowski, no siemanko, jestem, już moja ksywa ze szkoły to Rayman. Ale który Rayman? Ten z platformówki, czy ten z filmu Rayman? Musisz z lewej musisz otworzyć dźwignię, żeby to się u góry otworzyło. A nie byłem? Nie byłem na... A, nie byłem, okej. Okay. No, nie byłeś, no. Nie byłem. A to jest prawda akurat, żeś nie był. No, oj, amator, szczegóły. Dźwignię mi się powie. Co? Kunek, którego z Raymana? Formogatka ci parzycie. I Angry Juice. I Angry Juice. Czy ja mogę już mój łuk przełączyć, czy to jeszcze będą te... One będą do końca. Wiem, bo byłem na końcu. Ta gra jest obłędnie śliczna, ale ja totalnie nie lubię platformy. Łe. Ale nie wiesz tego, Zuza, może lubisz, tylko nigdy nie grać w dobrą. Ja nie lubię platformówek, ja lubię Ori i Guacamele. I Guacamele. Tartak gra w Ori, bo lubi Guacamele na przykład. Jaki tak. Jest twój powód, żeby nie grać? O, możesz przez ścianę to zestrzelić? No to jest oszustwo. Mhm. Ten już haksory kurwa wynalazł, ja pierdolę, ja mu coś dać. Ja go zgłaszam. Ja go... Tak, do kogo? Nie wiem. Do pana Ori. Zgłaszam go do pana Ori. Gdzie mam iść? Zagadaliście mnie, już nie wiem, gdzie mam iść. Zjebałeś, jesteś w ciepłej uliczce, w sensie ciemnej. W ciepłej uliczce. Ale tu jest nieprzyjemnie ciepło! Coś się zaraz wydarzy, tu jest za ciepło! Cześć, trufa. Jobless Troll pyta, czy podcast jest w sobotę, czy też odwołany przez koronę. Jeżeli celniki wypuszczą Majka z lotniska, to będzie w sobotę. Uh-huh. Czy potem jest, czy jest jakaś umiejętność do przebijania głazów w dół, tak jak w nie. Guacamele? Nie, jest potem chyba, tak. Tak mi się wydaje, że jest potem. Ale co? Jak są takie przejścia do rozwalenia w ziemi i nie ma żadnego kwiatka, który strzela, to wydaje mi się, że jest, ale ja nie doszedłem do tego, więc... Tak, to znaczy musi być. Bo jest parę takich, co tak się chwieją te ziemię. Tak, a drugie to czy można pływać potem i nurkować? Można, tak. Okej, okay, już... dobra, bo widziałem też takie znajdźki, widziałem, że chyba nie ma takiej możliwości. Widzę, że jest tunel, a tam tylko woda jest. Mhm. No, Kamar. Z
zastanawia mnie i mam nadzieję, że nie ma w tej grze takich momentów, że gdzieś się nie będzie dało wrócić. Nie, w tej grze chyba tak. No, jedynka miała takie miejsce i to było drzewo. Drzewo, którego jak, no, jak przeszedłeś, to już nie mogłeś wrócić do całej, do całego, no tak, segmentu. No bo, ale później no to spaczowali było... w tej takim tam, tym, w tej grze, która tam... Enhanced tam, to coś tam. No tak, Enhanced to tam, Year of the coś tam Edition. Tylko, że Definitive Edition trzeba było przejść od początku, nie? Tak, dlatego ja też nie grałem. Jak tylko wyszło, odpaliłem, myślę, fajnie, pogram sobie, nie? Graj od początku. No nie, no drugi raz nie będę grał. No, jak to odpaliłem, to myślałem, kurde, to była tak zajebista gra, na luzie pewnie się wkręcę i przejdę. Nie! Wpadłem do wody. I jak się skończyło to smutne intro, to wyłączyłem, bo mówię, dobra, tak, chciałem zobaczyć tylko jak... Chciałem zobaczyć tylko smutne intro. O, wow. Akurat sobie wyłączyłem teraz mój... No, no kamień. Mam? Rejmianowski pisze, że w hrabstwie, w którym mieszka, prawdopodobnie za tydzień zamkną wszystko i nas możliwe, że wyślą na urlop. Happy Days, bo Doom w czwartek. Przyszły czwartek? No, nie wiem, od 18, 20. To jest jeszcze no-no, kups, to miejsce. Jak no-no? Otworzyłem teraz drzwi z tamtej strony. No, ale dojść tam nie możesz. Nie przejdziesz tego tutaj bez Przejdę. Dasza. Nie? Ha! Ale próbuj. Okay. Myślałem, żeby może jakoś górą dać radę przejść, ale to też... Nie, próbowałem górę. Gdyby one się tak sekwencyjnie otwierały, to można by u góry przebiec, nie? Ale chyba nie. No. Ja tutaj parę razy zginąłem i potem jak dostałem dasza, to była bardzo... Była identyczna sekcja, którą trzeba było przejść dasza. Mówię, oho, tam trzeba wrócić. No dobrze. Nowego Duma bym sobie zagrał. Co? Nowego Duma bym sobie zagrał, mówię. No. Za tydzień. Ja już mam nowego Duma, Kubar? Nie. A ja? To trochę lipa. Żaden. Ale miej. To też tak. Nie. Weź tak dostań w pudełku najlepiej. Ja bym bardzo chciał, ale nie. Co nie? Tu nie. Do niego się dało jakoś... Znaczy... Tu jest dasz potrzebny, nie? Na dole jest dasz, tak. Tak, mhm. ale idziesz w sumie już po niego, no. Więc zaraz. No fajnie animacja, jak się kręci. Wróć. Super zanimowany Samori. Kowal ma kodzik na Duma. Załatw sobie od niego. Kurde. Dasz pół? Kowal. Wink. Kod. Jak będziecie dzielić konto na Pornhubie, to... Na Pornhubie od razu Duma wrzućcie, tak? Na Xboxie. Gameplay ci przyjdę, walkthrough na... To chyba ty dzielisz konto z Kowalem na Pornhubie. Ej, to Kowal... Nie, tak, chcieliśmy cię wciągnąć, bo na trzech to będzie taniej, ale... Widzę, że się nie dasz. Im Kowal nie dawaj, bo oni dostają wszystko, a ja wszystko dostajemy. SRM i ja nic nie dostaję. Ja piszę tym wszystkim studiom, day. Wszystkim studiom. Przecież to ja jestem. Czy wiecie, kim ja jestem? Nie. Ty piszę, przecież to ja jestem. To ja, Quest. Naprawdę. Przecież to ja jestem. Naprawdę. Ja im piszę, ja wam zrobię PR, dajcie kod, ale nie. No i powiem wam, że no, Duma nie dostaję. Opornie idzie, opornie. ale jebani złamią się kiedyś. Wrócą, kurwa. Ja im piszę, wam się oczy otworzą, jak mi się zamkną. Kurde. No. O nie, wiedziałem, że się męczy w pewnym czasie. O, tak on się męczy, jak nic nie uderzy. Ty lepiej powiedz, Quest, jak wygląda home office, jak się na laptopach nie pracuje. Bo to jest super śmieszne. No ja dzisiaj wiozłem, kurwa, Maca 27 cali do domu na przykład.
Nie wiem, gdzie ja to postawię, kurwa, nie mam miejsca na biurku. Z takim w samochodzie to cały czas. Karton, w samochodzie będziesz pracował. Skurwa, ten karton wygląda jak taka wielka piramida. Nie wiedziałem, że tak wyglądają kartony Maca. Pierwszy tak, raz widziałem. Tak, tak. No, także no, ale powiem. Ale bez bo bobra zapinałem, ale tego nie zapiałem z tyłu pasami. Tak. Bobra zapinałem, to brzmi. Brzmi dwuznacznie. A przypominam, że bobr tak zapięty. Był hashtag zapnij bobra, więc... Był, to prawda. Zdaję. Postaw sobie na tej, na praleczce w kiblu. Czy router z Wi-Fi też z pracy zajebany? Musisz no właśnie, najpierw... zobaczymy jak się będę sprawować, bo jak nie, to będę raczej... Kłaz, ja ci powiem jak. Musisz najpierw matę od pralki wziąć. No dobrze, że były kartony. Mam nadzieję, Kowal, że też masz karton od tego kompo, bo ja nie wiem jak go zabrać. Tak... Niebezpiecznie trochę. Siatkę z Biedronki i przypinasz pasem w samochodzie. Trufla mówi, że u niej ludzie grupowo z monitorami pod pachą za to wychodzili, ale pracownicy czy... No, także jak mój net powie no, to wtedy będę musiał powiedzieć, że dejcie inny. Ty, no ale to przecież... Po co potrzebujesz neta? W sensie, no wyślą ci jakieś asety i sobie... Aha, no tak, w sumie to tak. Ja głównie wziąłem tego kompa dlatego, że mam synchronizowane z taką chmurą i nie będę musiał wszystkiego ściągać, na prywatnym też bym mógł to wszystko zrobić. Ale to tyle pierdolenia się, że już lepiej było wziąć to wszystko. I... No jak było łatwiej wziąć 27 cali Maca i przywieźć go do domu, to jest, boję się jaka była alternatywa, także, jeżeli to była łatwiejsza opcja. Nie no, ściągać w chuj rzeczy na moim necie, nie? Taką maszynę dzieje. Wielkości Enigmy mówisz. Ktoś na czacie pytał, no. Mike ze Stanów, bo czat nie wie o co chodzi z Mike'iem, czemu może nie być formogatki. Formogatka będzie, Mike po prostu wylądował dzisiaj czy wczoraj? W nocy jakoś. Dzisiaj. U mnie w nocy no, to było. W nocy z wczoraj na dzisiaj wylądował w Warszawie, jeszcze z Warszawy go czeka droga do Wrocławia, no ale musi przejść wszystkie procedury, że teraz jest sraczka, to musi się tam wypełnić wszystkie musi karty. Do kubka narobić. I tak dalej, no. A że jak straszne rzeczy, to no. Jest problem. O. Fajne te, w tej grze fajne sekrety są. Pominąłem coś, ale nie będę świrował z wami. Czekajcie, teraz jak już nie muszę tego... To... Pojechał jebany E3. Nie, jak ja będąc w Poznaniu nie widziałem się z Miekiem, to było kurestwo. Ale on już drugi raz poleciał za wodę i się nie widział Ej. Z tobą. To nie są no. Te same odległości, co nawet Gdynia, Poznań, Wrocław, whatever. Trufla, tak. To Mike tak jakbyś powiedział, że byłeś w Gdyni, a Mike był w Portugalii w tym czasie. Trochę kurestwo, że się nie spotkaliście. No trochę kurestwo. Zwłaszcza, że słyszałem, teraz loty wszędzie tanie są. No teraz tak. Au. No, kogo pisze, to nie jest wytłumaczenie. Kraj jest ten sam. Proszę. Nawet nie byliśmy w tej samej strefie czasowej. O, shit. Strefy czasowe to stan umysłu jest. Strefy czasowe są wymyślone. Przyjaźń nie zna kilometrów. A może zna właśnie. Tak jak daleko mieszkasz od Molo, pyta Zuza. Wiem, 12-15 kilometrów. Ale on tam jest bliżej w innych celach. Wy mieliście sobie machać dzisiaj.
Ja pracuję przy Molo, ale mieszkam dalej. Czy przyjaźń? Ten dupek mi coraz drożej sprzedaje ten, te mapy. On jest jak dealer narkotyków, na początku daje ci za free. No. I się przyzwyczajasz do tego, że masz mapę. A on potem nie jest ceny z kosmosu. Nie pomachaliśmy, ja byłem w pół drogi do pracy, jak dostałem info, że wszyscy mamy do domu spadać, więc nie dojechałem, sorry. O, shit. Au, ta woda boli. Ej! No. Ale tutaj byś sobie dał radę, nie? Bez tej mapy. W tej grze, ale w takim właśnie, w Hollow Knightie, którym był też ten sam system map, to ta mapa to była na wagę złota. Od samego początku praktycznie. Ile zgonów Seplów pyta? No zostało. A ile minut jest? Ej, mam może nie wiem, z 5, 6 zgonów? 72 minuty? 72 zgony. Nie. 72 minuty, 300 zgonów. A w tym Fiderze niedobry burger, a choć pyszne kręcone frytki. Fidel, bo ja do Fidela chodzę na lunchet. Nie wiem, czy ten burger był w menu lunchowym, czy tak sobie po prostu zamówiłaś burger. Ja burgera w Fidelu nie jadłem. A czemu ma dobre coś, a lunche nie? Znaczy nie wiem, bo mówię, no ja biorę zawsze co jest na lunch, bo to jest menu lunchowe, jest tańsze, ale aha, nigdy w tym menu lunchowym... Nigdy w tym menu lunchowym nie trafiłem na burgera. Nie jadłem tam burgera, więc nie mogę się wypowiedzieć. No sorry, że ci burger nie smakował. Lunch była wątróbka. Łe, to bez sensu. To rozumiem, to ja bym tam... Łe! Łe! Nie, ale oni robią dobre. Nie ma czegoś takiego jak dobra wątróbka. No, powiem ci, ja ostatnio miałem ochotę na wątróbkę. Jesteś nienormalny. O, co się dzieje? Postać się zacięła. Kulka w płacie 15, pijmy za zdrowie, od jutra Warszawa objęta kwarantanną na Blade Runnera Startaczim. Tak. Tak. Co? Kulka właściwie już rachunki płaci Tartakowi w tym momencie. No i jak ja mam teraz zagrać, to przestanie płacić, no. To się mi się nie spina ten biznes. Kulka przestanie... Bałeś się, że przestanie płacić ten Prisoner of Ice, ale zobacz. To nadal trwa. Kulka, przestań płacić na Blade Runnera. Jak zagrał to... na Prisoner of Ice. jak zagra Blade Runnera, to potem zadziesz sobie inną ofiarę. Jakie to... Aha, miałem na dole otworzyć. Right. Co to znaczy, że ma być zamknięta Warszawa, co jest... Wyłączają Warszawę? Tak. W poniedziałek ma być strefą czerwoną, czy jak tam się nazywa. Warszawa jest cała na czerwono. Ogłoszona. To za co mam teraz płacić? Za nic. Możesz pizzę de Grasso kupić Tartakowi. O, ej, no ja nadal czekam na jakiś kot na pizzkę. Na pewno coś macie. Dużo was tu jest, 127 osób. Kto ma kot na pizzkę? Kto ma kot na pizzę? Wyskakiwać z kodu na pizzę. Czemu Warszawa niby? No bo Warszawa ma... Warszawa jest najważniejsza. Wszyscy inni chuj. Największa zmiana w tej grze to brak save'a. Sama gra nie ma checkpointy, na razie nie widziałem tych sekwencji ucieczek, co było w pierwszej Ori. Są, no, potem nie, są. Ma bardzo dobre, ma bardzo dobre. Sam. Profesor, żeby po Poznaniu było można biegać z karabinami. No, byłoby fajnie, nie wychodziłbym z domu wtedy, ale tak, dobrze. Taki The Purge, tak? Tylko... Tak, super. Dobrze, że home office teraz, to w takim razie nie spotkam trufli nigdzie z bronią, po prostu znam. No ja powiem wam, że korona sobie lepiej radzi niż ja w Pladze. W sensie nie czeka, że zarazi wszystkich, zabija od razu. Inna taktyka. No ale nie zdąży wybić ludzkości przez to. No mam nadzieję. A, tu są kolce. Szuu.
czytam ten news. Włosi mają nadzieję, że jako pierwsi walczą na wirusa. To są dokładnie takie same newsy, jak były w pladze. Włochy rozpoczynają badania nad lekarstwem na koronawirusa. Tak, Japonia odwołuje Igrzyska Olimpijskie. W pladze chyba była Wielka Brytania odwołuje Igrzyska Olimpijskie. A jestem ciekaw, szkoda w sumie trochę. Lubię czas olimpiady. Fatalny timing. Włochy prędzej się przyłączą niż pokonają. Warhammer pisze, że na jego oko to jest wielka mucha. No w sumie to pewnie to lata, jest, nie? Tak, to tak. To jest ta sama rodzina. Ale on jest prosty. Czy jest achievement za przejście bez śmierci? W jedynce chyba było takie. Było już to pytanie i sprawdzaliście i nie ma takiego achievo. Jest przejście w poniżej 4 godzin z tego co... Fir pisze, Włosi się prędzej przyłączą niż pokonają. Włochy przyłączają się do koronawirus. Jak zaczną liczyć... No. Dobra. Nie chcę tego ciągnąć. Pyrkon się trzyma, tak, widziałem dzisiaj oświadczenie, Pyrkon nie odwołał do końca miesiąca, trzymają się, mają jeszcze się 3,5 tysiąca smertów na Pyrkonie potwierdzone. O kurde. Popełniłem straszny błąd. Jeszcze mi trafiło. Te ślimaki wyglądają jak z Raymana. Po co ja tu idę? Aha, żeby mieć, już wiem. Tu jest zamknięte. Jobless, no ale wiesz, no odwołane są imprezy, ale jest jakiś termin, nie? One są odwołane, nie wiem, do końca miesiąca, czy do połowy kwietnia, Pyrkon jest kiedy? W maju? Jest achievement za przejście bez śmierci, okej. Okej, jest. Douglas już nie przyjmuje zamówień, Smoczek pisze. No to ja. Co? Co? Mamy żyć w stresie? Teraz? Co mają robić polscy młodzi, prężni mężczyźni? Nie wiem, ja sobie odpuszczę jakiś film o siłowni, zrobię sobie drinka, no ale bez Douglasa. Film o siłowni se puścisz? No tam było w tym siedzę sobie w domu. No tak. Piję sobie drinka. Pizza z Douglasa zjedzona, koń zwalony. Kot na kolanach. Oglądam sobie filmy o siłowni na YouTubie. Kot na kolanach. Przypomnę, koń zwalony. Ta właśnie mnie zastanawia potem, jak będzie wyglądał. Część imprez będzie przeniesiona, część premier filmowych będzie przeniesiona. Gier nie trzeba przenosić, ludzie mogą ściągnąć z domów i tak się sprzeda. Ale potem, jak będzie wyglądał kalendarz premier filmowych? Będziemy mieli po trzy premiery w każdy week. O, no i co? No tam, dobrze. Dla mnie dobrze, tylko żaden film nie chce być, wiesz, teraz co, jednego dnia wyjdą Czarna Wdowa, Szybcy i Wściekli i Wonder Woman. Nie, to też nie jest tak, że masz... Przecież co tydzień premierę teraz zapłacamy. No to będzie wychodzić co 2 tygodnie jakiś film. Co już 2 tygodnie to już jest dobry ten czas, żeby... No nie, no wiesz, to tacy Szybcy i Wściekli to oni się zaczynają zwracać, jak oni trzeci tydzień z rzędu są, wiesz, na topie, nie? A wchodzi następny duży film i już ich zwala. W sensie inaczej, te filmy na pewno nie stracą, ale nie zarobią wszystkich pieniędzy na świecie, a takie jest oczekiwanie. Pieprzyć zdrowie, ważne są filmy. Kowalki, czy też dezynfekujemy ręce przed czy po? Why not both? No to kurwa, nie można tak szaleć z tym sanitizerem. Wiesz jak piecze? Po. Tak. Lepiej po, bo piecze. Lepiej po, bo piecze. Przez to już nic nie zrobisz. Wszystkim, którzy pamiętacie, żeby... taki podnos kotek, taką maść? Nie. Taki Wix, nie? Tak, taki było Wix. Takiego, taka polski brązowa Wix, maść, tak. Nie? To nie polecam się dotykać innych części ciała tym, bo to jest śmierć. Wyglądali, jak mieli gilę pod nosem.
Mówisz kups? Tak. To słyszałem od znajomych. Jak słyszę te opowieści w każdym programie o gotowaniu i teraz jak kroisz ostrą paprykę, chili, jalapeno czy coś tam, pamiętaj, żeby nie dotykać twarzy, okolicy oczu i tak dalej. To jest tam... I penis. Jebać oczy. Nie zapomnij czasem umyć rąk, jak pójdziesz się odlać. Benisa. Tak. To jest najważniejsze. Tylko tyle powiem. To jest ból. A nie tam oczy. Nie zna bólu ten, co nigdy nie dotknął Benisa maścią tygrysią. Albo końską. Końsk. A przypominam, koń zwalony. Przypominam, koń zwalony. Tak, ale pisze, oczy masz dwa, a Benis jest jeden. No mam nadzieję, bo jak dwa, to do lekarza. Albo do branży porno. Ta żaba jest fajna. Fajna muzyka właściwie. Żaba jest fajna. Pan Ropuch. Dziaczek pisze, że Sasha Grey streamuje na Twitchu, także sorry chłopaki, ja spadam. Nara. Nie ma degraso, tak? Jest przynajmniej stream. Nara. Może streamuje z siłowni, to byś miał dwa w jednym. A propos pizzy. Trochę mam ochotę na pizzę teraz przez was. No ja wiem, ja też patrzę właśnie. Czyli ja wam mówiłem, ale czatowi nie opowiadałem o apce Too Good To Go. Bardzo fajna apka. Ja trzeci dzień z rzędu kupuję żarcie przez tą apkę i to jest trzecia część tego, co ja wydawałem na żarcie. Polecam czacie. To jest straszny widok. Aplikację Too Good To Go. Too Good To Go. To jest aplikacja, na której można kupić żarcie od restauracji, cateringów, hoteli, knajp, które by się normalnie zmarnowało i wylądowało w kiblu. Takie jest oczywiście przesłanie, wiadomo, czy tam ktoś... Co sobie no ma, właśnie, to tak nie działa. Marketingu nie robi sobie po prostu w ten sposób, ale prawdą jest, że ja trzeci dzień z rzędu za 20 zł kupuję dietę na cały dzień. Używane jedzenie. Z jednych cateringów. To jest taka apka, która pokazuje ci te... Korzy na śmieci za restauracjami w mieście i chodzisz po koszach. No tutaj, no tu się trochę odrobinę kulturalnie to odbywa, bo już trzeci dzień tam ma 5 gwiazdek, tu jest zawsze sałata świeża. Znaczy, zawsze jest niespodzianka, bo nigdy nie wiesz, co jest w środku, nie? Nie, no pierwszego dnia jak odebrałem była sałatka z jakimiś kotlecikami z łososia, był jakaś kasza, jakieś risotto z kaszy z jakimś mięsem, było smoothie jakieś owocowe i był jeszcze jedno danie mięsne, jakiś makaron z jakimś chińskim żarciem i to było za 20 zł, to było na cały dzień. Nie? Musimy przestać rozmawiać o jedzeniu, bo jestem głodny. Jeszcze Streamlabsów nie włączyłem, więc się nie... O, jest kulka teraz. Ale na przykład wszystkie te food courty w marketach się ogłaszają. U mnie w Gdyni jest Nordfish, jest Pizza Hut. Codziennie za 10, za 15 zł jest do odbioru pizza. Jest w Polsce ten Papa John's? Nie ma. A Long John Silver? Nie, jest Long Johnson. Long Johnson. O, Don Piano. Tak. Oni są. On może chałwa. Przestańmy o jedzeniu. Zmienimy już. Już wolę Saszy Grey. Czy to jest dobra woda? Nie, to jest bolesna woda wciąż. Painful water. Gdzie mam iść teraz z powrotem? What is the... A tak, bo przecież w tamtą stronę mi pokazuje. Kuba. No a teraz ludzie nie przyjeżdżają odbierać swoich diet, bo się boją z domu wychodzić i wtedy cyk, co? Jest żarty dla tataka. Ne.
Nie. Na co mam dzisiaj ochotę? Dammit. Dobra, idę stąd. Zobaczcie sobie, co na disco. Nowe wzmianki, gdzie o mnie zmieniono. Gdzie to by chyba Warna dostałeś? Nie, to jest hey everyone, stream jest. Łe, czy to ja wiem, czy to ja jestem na tym streamie. Łe. Sasza gra jedząca chałwę. Przez czemu? Czemu to robicie? Robicie chałwę? Lubię. Ale jak pamiętam, jak byłem mały, to nie przypadałem za chałwą, a teraz... Tak, ale to się tak samo jak ze sezamkami nie przepadałem. A teraz to lubię. Sezamki są kurde. Ale Wedel robi bardzo dobre chałwy. Smakowe, czekoladowe, waniliowe. Ale chałwa to jest coś takiego dla mnie, że zjem kawałek i już mam za słodko. Ja lubię też, ale... Brakuje ci wprawy, no. My bardziej zaprawieni i damy radę całą zjeść. Bardziej zaprawieni. Kto to jest my? Gdzie jest przepraw... Wait. Halo? Czy to ja co? Jestem też liczony w tym... Mówi człowiek, który w tym my? Nutella jest za słodka. Ja nie jem Nutelli. Nutella jest bez sensu. Placki z cukrem lepsze niż chałwa. No. Pryncypałki zawsze najlepsze. Ja nie jadłem pryncypałków. No o, Jesus. Są. Chałwa sezamowa. Ślanda Baronowa pisze Nutella is love. No, Nutella rozumiem. Nutella nie. To jest olej, cukier i kolor kakao. Ale z tych wszystkich past do smarowania batonowych jadłem tylko tak, Bounty. I ja Milky Way jadłem. Ale to jest 20 lat temu. No, królestwo strasznie drogie, ale Bounty, polecam. Oprócz tego niedobre. Czy to gra generacji? No nie, to Resident II jest taki co grą generacji, ale... Resident II jest grą generacji. Co? A kiedy wychodzi The Last of Us? W maju? W maju, ale na premierę nowych konsol pewnie. Nie opłaca się 2021. Teraz, Jaszczą pisze 20 lat temu jadę Milky Way'a i teraz jestem największym chłopakiem na dzielni. No jak przywiózł sobie te Jumbo Milky Way ze Stanów. Fajnie, niech mi wyśle. To wygląda jak jedynka. Czy to jest zarzut? No nie. A to nie jest jedynka. Jokes on, cały czas w jedynkę gram. Ha! Frajerzy! Co tu jest innego nowego? Poziomy są nowe. Walka nowa, mnóstwo mechanik nowych. DKC jest ten, z niebieskich. On teraz będzie próbował tutaj powiedzieć, że to jest nic nie warta gra. Czym tu się ludzie tak podniecają? Gównem. 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 Kupię kufno. Ej, tutaj się nie da do tego doskoczyć? Bez... Da właśnie. Się. Da się. No właśnie. Trzeba umieć. Ha! Jest i bocian. Jest wymagany skillzor, żeby tam skoczyć. Tu w mojej grze mam wyzbierane wszystko w tym hubie. Jasne. Pokaż save'a, albo ci nie wierzymy. No dobrze. Pokaż walkę z ostatnim bossem. Pokażę wam. Nie uwierzy. Walkę z ostatnim bossem. Z tak bossem ja Bosonowiczem. Bosem Bosonowicz. Bossface'em. Czy coś się zmieniło w kwestii quick save'ów? Są miejsca, gdzie możesz save'ować konkretne i możesz nie, się więcej teleportować, DKC, się, a jest jak też... Jak się przypierdalamy, to gdzie są porty USB z tyłu PS3, no? To bez sensu, jest, są tylko z przodu. To są takie argumenty, no. Teraz nie wiem, czy DKC pyta poważnie, czy próbuje nas zajść. Nie, no, troluje. Czy była mucha, były komary.
No i chrabąszcz. I był chrabąszcz. I mucha bąk. Mucha bąk? Fuj. Nie znasz muchy bąka. Nie znam muchy bąka. To jest też jakaś bajka typu kasztaniaki? Czy to jakieś te zmyślone wasze? Nie, to sam wymyśliłem. Mucha bąk. Mieliśmy nauczyciela języka polskiego w liceum, którego mówiliśmy mucha bąk. Ej, przecież miałeś naprawić. Czemu nie naprawić? Jestem oszukany na jeden surowiec. A nie. Okej, okay, teraz. Kasztaniaki istnieją, mhm. To jest akurat prawda. Starbucks Gdynia Riviera, jutro o 20 do odebrania bajgle za 13 zł. Czy ja będę... Jak oni wiedzą, że jutro? Oni już wiedzą, że jutro już nie sprzedadzą bajgli? Tak, no oni mają, wiesz, no, któryś dzień z rzędu mają po południu, to wiedzą, że będą mieli, nie? Kurwa, korpo każe zrobić 50 bajgli na wystawę, to mają 50 bajgli. Co z tego, że jest korona i ludzie nie przychodzą? Znaczy, że przyjdzie jeden Janusz, to musi widzieć, że w Starbucksie są bajgle. Przecież nie zrobią tylko jednego, bo ta, wiesz, ta rada będzie wyglądała smutno. Miałem nadzieję, że Pizza Hut będzie. 964. Damn it. Maślana idzie na spacer, ma nadzieję wrócić przed końcem. To się nie uda. No. Chyba, że na banku. Ja już wiem, ile wy jesteście na tych spacerach. To się nie uda. Co? Obudził się. Co? Nie wiem, czy coś... Bo? No. Który jest rok? Spacery. Ten gość jest shady. Shady as fuck. Co on ma? To były te relikty ze Slay the Spire. On stacje pokazuje. Twoje. Śmierci i tak dalej, i tak dalej. No to ja tego nie chcę oglądać. Powiedz mu, że ja nie chcę tego oglądać. Maszana pisze, że jej blok jest dość długi, więc może chodzić, więc nieco schodzi jego obejście, ale to nie jest ten na przymorzu najdłuższy. Ty znasz jakieś rozmiary bloków teraz w Polsce? Śmiesz się, ale najdłuższy falowiec jest na... To jest przy morzu w Gdańsku? Ja tam pracowałem naprzeciwko niego. A w Gdańsku myślałem, że... Co ja robię? To był ten, obok mieliśmy biuro na 17 piętrze i było widać cały dach tego falowca i tam babeczka codziennie wychodziła z psem i osrał na dachu. Tak go zapamiętałem, ten falowiec. Na przymorzu jest najdłuższy. A teraz by mi się przydał ten potwór, tam jest znajdźka. Whatever. Pizza Hut już wyprzedane, wiem, ale to Pizza Hut to jest ta sama pozycja od wczoraj, że wyprzedane. To się wczoraj wyprzedało o 20. Tartak wszystko wykupił. Nie, akurat nie. Jak się to nazywa? Too good to go. Ale tak jak git good? Tak. Too good, git zbyt good, dobre, to, żeby... To go. Zbyt dobre. Good? Too good to go. Good, tak? Po niemiecku. Good. Dobrze. Good, super good, ja. Czy może good, że ja taka gra słowna. O, wow. Nie. To good? Nie. Zadzwoń to do go. Nich, powiedz im, że mają błąd. Byś to good to go. To good to go. To ma sens. Jak długo o tym nie myślisz, to ma... Tak, musisz, tak jak Ewkisz napisał, w lecie to miał napisać. To good 2-0. A gdzie to jest? Czy to jest u mnie? Musisz sobie lokalizację wybrać, no jakąś. Tylko nie wpisuj tam, gdzie mieszkasz, tylko wpisz sobie centrum gdzieś. Pobrano... Jakąś drogą dzielnicę sobie wybierz, quest. Carringtony, kurwa. Żeby... Nie tam, gdzie mieszkasz, debilu, tylko jakąś drogą dzielnicę dobrą. Trufle za 512 zł. O!
Duży miś. Poszak. Horseman wpłacił dychę i generalnie pizza z degrasso i koń zwalony. Właśnie piję sobie drinka w domu, koń zwalony, najedzony pizzą z degrasso, oglądam stream formogatkowego, kotek się ziemi na kolanach, przypominam koń zwalony, więc zero potrzeby, nie muszę. Kurwa, uciekło. Nie muszę z kim walczyć, bo mam o co stać mnie na donaty koń zwalony. Nice! Weszło. Pizza z degrasso weszła. Taki to pożyje. Czy my dzisiaj wracamy do Apexa, czy gramy w ważone? Ja bym grał w ważone. Mnie nie ma niestety. O. Muszę spadać po streamie. No nic, piszę Jayowi. Pisz Jayowi. Co to jest ważone, Luki pyta. Bo wy nie mieliście tej głupiej zmiany czasu jeszcze w Polsce i ja po prostu... Mieliśmy. Nie mieliście. Nie mieliśmy. Co nie mieliście. Tartak jest w ogóle... Myślałem, że była tydzień temu. Nie wiem, wszystko się samo. Tartak sobie przestawił wszystkie zegarki tydzień temu. Dlatego się tak głupio patrzyli na mnie w pracy. Ja wychodzę godzinę wcześniej, przecinam jak głupie patrzę. No co, idę do domu. I wychodzi. Nie, ja myślałem, że była, bo wszystko się tak samo przestawia, no co ja mam przestawiać? Wszystko. To którą wy macie godzinę teraz? 21:51. No i zgadza się, czyli była, tak? U mnie też, no. Ba-ba-ba. Kiedyś ci jeszcze upoluje Pizza Hut. A co, ona tak schodzi od razu, że nie możesz się upolować? Pizza Hut znika właśnie między 9 a 10 i to bardzo szybko. No wiesz, to jest sieciówka, przynajmniej wiesz. Wiesz, co dostaniesz, nie? No w Pizzy Hut co możesz dostać? No kurwa, nie knedle, nie? Tak jak u wszystkich innych, to jest, wiesz, chybił trafił. Wedle Gliku też jest zaskoczony pizza. Faktem, że nie było jeszcze zmiany czasu. No widzisz, no. Ludzie, jak wy żyjecie w ogóle? Szczęśliwie. Kapitan Zambiru śledzi kanał. Szczęśliwie. To jest mucha. To jest twoja mucha? Nie moja, ale mucha. O, shit! Popełniłem. Czyli twoja. Nie powinienem tutaj być. Nie powinienem tutaj być. Nie mam umiejętności, żeby stąd wyjść, więc śmierć. I teraz tak, jak zginiesz, to masz już podniesione to, co tam było, czy...? Nie. To wraca. O, to nie. To tak to nie powinno być. To wraca właśnie. Nie pamiętam, patrzę na fanpage da Grasso, ale nie widzę, żeby wykorzystywali marketingowo jakoś. Zobacz na posty gości, bo posty gości są zawsze na tych słonach ukryte. Jestem pewien, znaczy, że... Myślę, że wystarczy komentarze. Jakiś śmieszek już na pewno wrzucił. Kurwa, sam wrzucałem, mimo tego, że... Chyba, że moderują i kasują, bo na razie nie widzę żadnego komentarza nawet. Nie jechać na tej fali. No to nie za grzeczni są. Da Grasso? Nie, to są prawdziwi bad boye pizzowego świata. Tu pytałem po coś iść, ale... Nope. Tu miałem iść, o właśnie. Ale ktoś rzucił zdjęcie pizzy kebab, na której na połowie nie ma kebaba i jest oburzony. Co? W Degrasso? Tak, wyobrażasz sobie? W Degrasso, takie rzeczy? Oni mają trochę inne priorytety teraz.
Ale byłem w Wawce. Koń zwalony, więc oni się nie muszą przejmować w ogóle. Tak, nie muszą z nikim walczyć. Nie muszą z nikim walczyć, czytać komentarzy. Przypominam, koń zwalony. Ale byłem w Warszawie ostatnio, nie ostatnio, wcześniej, przed Nowym Rokiem. Zamówiliśmy pizzę z Domino's i zamówiliśmy taką, która miała ser. Jedna miała ser zapiekany w rogach, to już znałem. Ale druga miała parówki zapiekane w rogach. Wyobraźcie sobie, parówki w rogach, pizzy zapiekane. Nie tyle, że masz pizzę na kolację, to masz jeszcze parówki w cieście na śniadanie. Jak nie jesz moczków, nie? Także wiesz, była umowa, że wszyscy nie jedzą boszków i na śniadanie były. Wulhammer pisze, że Pizza Hut wykorzystała marketingowo, gdzieś miałem reklamę, że to zapisa za 15 zł. Mnie właśnie też się kojarzy, że mi się coś wyświetliło, co nawiązywało do konia zwalonego, ale nie mogę teraz znaleźć. Nie, Kowalu, znaczy to może to było wtedy, co się mieliśmy spotkać, ale wtedy byłem firmowo. Nie mógł wtedy konia walić. jak jestem firmowo w Wawie, to jest ograniczony czas. Wait. To nie wygląda jak droga powrotna. Tak będzie. Something's fucky. O właśnie. A chicagowska pizza to jest ta deep dish? Deep dish, tak. To jest taka w tym w formie na ciasto, taki kuch pływający ciasto. To jest okrutne, ciasto, co? No. Co niedobre? To nie jest moja ulubiona rzecz. To mi przypomina trochę pizzy Hut na grubym cieście? Nie, znaczy powiedziałbym, że to przypomina pizzę gdyniankę, ale wy nie jesteście z Gdyni, to nie wiecie. W Gdyni jest taka pizzeria, która chyba 40 lat jest. I tam podawali pierwszą pizzę i to nie ma nic wspólnego z pizzą. To jest takie wysokie jak drożdżówka. Jak budynek. Takie na 3 cm ciasto zalane keczupem i posypane serem. Okej. Okay. Tak, to brzmi jakbyś mówił o langoszu. Nie wiem, langosz? Jakbyś o languście mówił. Kto to jest langosz? Ja nie wiesz, co sławny langosz? Węgierski reżyser. Laszlo Langosz. Nie jadłeś? Nie oglądałeś? To jest takie ciasto, co jest wrzucone na głęboki tłuszcz i ono się robi i jest potem sparowane takim jakby oliwą czosnkową, czy tam olejem czosnkowym i na to też ser. I to jest super, super pyszne. To jest taki fast food zasadniczo węgierski. Kowal zna gdyniankę, placek a la pizza, no tak trochę jest. To jest tak jakby ktoś widział pizzę na kasecie VHS. Zgubiłeś mnie. Tak, bo wyobraź sobie 87 rok, okay. Tata przynosi kaset. Tata wychodzi po fajki. Jest Gliniarz z Beverly Hills 2, jedzą tam pizzę, ale taśma jest tak zdarta, że gówno na niej widać i komuś w domu rodzi się pomysł, żeby spróbować zrobić tą pizzę. I mama robi co może, bo widziała tylko tyle, co na taśmie. Mama robi co może, ale chuj, nie ma czasu, zakładamy biznes. Mama robi co może, ojciec już Angry Juice otwiera kolejny. Przypominam, koń zwalony. Nie bardzo wiedzą, z czym to jeść. No, mama ma przepis tylko na drożdżowe. Jest czerwono, więc smaruje keczupem i to mniej więcej tak właśnie gdyniarka smakuje. Placyk a la pizza. W Poznaniu jest miejsce, gdzie serwują wege deep dish pizzę. No nie. No nie, no. O Kuba, w sumie jakbyś się sprężył trochę bardziej, to prawie byśmy się zapali na pierwszy... Wiem. Pierwszy ten. Ale się nie sprężę chyba na to, bo to... Cieczkę. Nie, no, musiałby się wcześniej sprężyć, teraz już po ptokach. No. Od razu było widać, że ci nie zależy.
O boj. Widzę, Tartak, że nie jesteś fanem gdynianki. Czy ja jestem fanem? Ja uwielbiam gdyniankę. Byliśmy i nas nie zabrałeś na gdyniankę. No. Gdynianka jest tylko dla gdynian, trzeba mieć dowód. W kamizelce przyjść? Ja byłem w Gdyniance ostatni raz. Od boku. W tym miesiącu byłem w Gdyniance chyba. Nie, co mamy za miesiąc? Marzec. Nie, to nie byłem. W lutym byłem w Gdyniance. Czy ja muszę przyjść tu, czy muszę przyjść... Tak. Tak. Nie ma Gdynianki w Too Good To Go, nie, Gdynianka nie ma tego problemu. Gdynianka sprzedaje wszystko, co ma. Too Good To Go przynosi jedzenie do Gdynianki. Czemu? I oni tak sprzedają. Co się stało teraz? Do góry musisz iść, kurwa. Ale byłem tam, że on odskoczył sam. Ale spadłeś. Ale on odskoczył sam, ja nic nie wcisnąłem. Wstyd. Jasne. To było dziwne. Too Good To Go. Prawie jak ten judo cios bronią w Apexie, to się samo robi. Samo się robi. Chodzi. Czy ja w ogóle dobrze idę? Doskonale. Wygląda na to, że znajdujesz się w Polska. Tak. To jest doskonale. Czy doskonale? W końcu to Polska. Czy doskonale? Wybierz lokalizację. Nie Polska. Ja pierdolę, no. Poznań. Coś robi nie tak. Coś Poznań. Robi nie tak. Poznań to taka parodia Poznania. Poznań. No i co? Rozpocznij. Piszne jedzenie, tylko czeka na uratowanie. No dawaj. To na rysunku jest sushi, teraz oczekuję sushi. No, dawaj. Puzdań, miasto Duzdań. W tym momencie strzelił. Jest niesamowity. Jak wyskoczyłeś, on czekasz, ty skoczysz. On tam snajpi, kamper. Jeśli miałbyś gwiazdkę ninja, to byś mu go mógł rzucić. Ale ty wybrałeś dzidę. Jedna pizza do uratowania jutro o 21. Nie wiem skąd. Bez sensu. To weź tam wejdź, tam i tam jest mapa i on ci pokaże, odpali ci Google Maps i pokaże, gdzie to jest do odbioru. List. Chcę listy. Czemu tylko łazasz? Nie chcę tylko łazasz. Chcę wszystko. Prawie ci udało, Kubar, prawie. Tak. Kurczę, myślałem, że jesteś dobry w gierki. Jest! To jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten wspaniały stream. Leczenie trzeba znaleźć, czy kupić. Tak. Leczenie... Tak. Quest wybrał Poznań i mu nie znalazło nic. Poznań. Prawie nic nie ma, bez sensu. Poznań. Rejmanowski, nie byłem w cybermachinie, albo nie wiem, że ten klub tak się nazywa. Ale tak bez beki, to jeśli to faktycznie jest pozbywanie się sprzedanego żarcia, to jest mega dobry pomysł. To jest trochę tak, a trochę to jest marketing. Teraz się zmienia się trochę branża gastronomiczna. No, był taki projekt kilka lat temu w Trójmieście, na tej samej zasadzie działał i ludzie nie mogli dojść. Skąd oni biorą to żarcie? Okazało się, że to była firma cateringowa, która je po prostu robiła. No, gdybym miał teraz otwierać restaurację, to w życiu bym nie robił takich, gdzie jest sala ze stołami, z siedziskami. To nie ma sensu. Po prostu młodzi ludzie nie lubią już siedzieć w restauracjach. Lubią wziąć, zabrać jedzenie i spieprzyć, albo żeby ktoś im przywiózł. Teraz się mówię, zmienia się totalnie. Musisz pizzerię otworzyć, De Grasso na barter. Tak, jak to było? Na franczyzę. Gdyniankę? Gdańszczyniankę? Kurwa, jakbyś gniankę na franczyzę wziął. Tak. Nie tacy już próbowali. Tartak kaczom nawet zawrócił, żeby ten... Tak. Granice miasta tu nic. Nie ruszony. Chłopiec, który zawrócił. Dobra, ostatnie słowo, macie jakieś? Czat, panowie? Onomatopeja. Onomatopeja i koń zwalony. Dobra.
Dzięki, czat. Widzimy się w sobotę na nagraniu, a może wcześniej na jakichś Dark Soulsach, ale się usłyszymy, zobaczymy. Dzięki. Pa. Żegnajcie. Kowal kończy pizzkę, wiecie co to znaczy. Koń zwalony. Koń zwalony.